Herzlich willkommen, witam bardzo serdecznie z Berlina, ze stolicy Niemiec. To nie pomyłka, Widzew będzie rozgrywać dzisiaj swoje spotkanie z drużyną z Bundesligi na szybko zakontraktowany ten sparring, ale nie dziwimy się, że trener Janusz Niedźwiedź postanowił zmienić swoje plany dotyczące przygotowań do rundy wiosennej. Taka szansa na grę z drużyną z Niemiec nie zdarza się często, zwłaszcza jeżeli jest to drużyna grająca w pierwszej Bundeslidze, czwarta aktualnie drużyna Bundesligi. To mówi samo za siebie, dlatego szybka decyzja, szybki wyjazd i dziś w środowe popołudnie jesteśmy w Berlinie i czekamy na mecz Widzewa z Unionem. Maciej Wojciechowski, witam serdecznie ze stadionu w Berlinie, konkretnie na stadionie Unionu Berlin, który będzie rozgrywać to spotkanie w zastępstwie. Miał się mierzyć ten zespół z Erzgebirge Aue, ale rywal w ostatniej chwili odwołał swoje plany, no i trwało na szybko poszukiwanie innego sparring partnera. Trafił się Widzew, no i oczywiście skorzystał z tego. Doszły do nas słuchy, że dużą rolę odegrał tutaj dyrektor sportowy Łukasz Stówka. To jego kontakty pozwoliły na to, żeby nawiązać współpracę z Unionem, no i zorganizować ten sparring. Sparring, co ciekawe, jak pisał Andrzej Klęba na łamach Interi, sparring, który, czy pobyt, przejazd Widzewowi opłacił sam Union, no bo rzeczywiście to Union znalazł się w kropce. To Union ma problem ze sparring partnerem, dlatego no u gościów Widzew rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie, więc to na pewno doceniamy. Doceniamy też klasę rywala, bowiem Union Berlin to, jak powiedziałem, czwarta drużyna aktualnie Bundesligi, która w tym roku jeszcze nie przegrała meczu, czy to w Bundeslidze, czy w Pucharze Niemiec. Na razie podopieczni Urza Fischera notują korzystne wyniki. Mają przerwę w rozgrywkach dwutygodniową, w związku z tym no nie będzie tutaj trener Fischer specjalnie szalał z takim nadmiernym eksploatowaniem swoich podopiecznych, ale z pewnością będzie chciał, żeby oni utrzymali rytm meczowy, żeby się trochę poruszali, pobiegali. No a Widzew przyjeżdża tutaj nieco w prezencie. Jest to pewnego rodzaju mała namiastka europejskich pucharów. Pamiętamy doskonale lata 90. Wyjazdy do Monako, do Florencji, do Parmy, do Dortmundu tutaj niedalekiego i mógłby tak jeszcze wymieniać. No tamtej pory oczywiście upłynęło ćwierć wieku. Widzew jest tutaj dla większości kibiców drużyną totalnie anonimową. Te młode pokolenia zarówno kibiców, jak i piłkarzy Unionu, no niestety są wychowane na raczej na takiej świadomości, że drużyna Widzewa, no to nie jest marka w Europie, więc no wiele się od tych lat 90. pozmieniało, a przecież kiedyś Widzew regularnie gościł w Niemczech, chociażby w zimą właśnie na turniejach halowych. Trener Franciszek Smuda zabierał swoich podopiecznych, a wtedy mierzyli się Widzewiacy na hali z czołowymi drużynami niemieckimi. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej, co ma też swoje z pewnością przełożenie na podejście do tego meczu. Dla Widzewa będzie to sparring wyjątkowy, będzie to coś więcej niż sparring. Myślę, że motywacja, mobilizacja na ten mecz, chcąc się pokazać przed publicznością, bo są kibice na stadionie Unionu, na około 1000 osób na trybunach, natomiast jest też mecz transmitowany w niemieckiej telewizji internetowej, jest oczywiście też ten sygnał nadawany do Polski, do Widzew TV, no więc jest to coś więcej niż sparring. Myślę, że podobna motywacja u widzewiaków wystąpi co w spotkaniu ligowym. Oczywiście mówię tylko o stronie mentalnej, bo od strony taktycznej, szkoleniowej, no sparring jak sparring służy przetestowaniu pewnych rozwiązań taktycznych i personalnych. Natomiast dla drużyny Unionu pewnie jest to sparing niewiele znaczący. Tak jak powiedziałem, Widzew nie jest żadną marką w tej chwili w Europie. Taka jest niestety prawda, więc no, to jest mniej więcej taki sparing, jak gdyby Widzew podejmował drużynę z drugiej, może trzeciej ligi słowackiej, czeskiej. Taka mniej więcej różnica klas, więc myślę, że spokojnie podejdzie do tego meczu Union, jak do zwykłego sparingu. Widzew na pewno trochę bardziej, będzie to pewna nowość, bo przyzwyczailiśmy się przez te ostatnie lata reaktywacji, lata jeżdżenia po trzecio, czwarto nawet ligowych stadionach, że te mecze sparingowe, które Widzew wtedy rozgrywał, no to Widzew przystępował do roli, w roli takiego faworyta drużyny, bardziej utytułowanej, bardziej renomowanej, a przeciwnicy spinali się, mówiąc kolokwialnie, na Widzew. Oni się nakręcali marką Widzewa i chcieli w tych sparingach pokazać się, tak jak w meczach ligowych, za wszelką cenę Widzewowi, za w cudzysłowie urwać nogę nawet, żeby tylko wygrać sparing. Dziś role się odwracają, to Widzew będzie właśnie w takiej roli, może nie powiem, że będzie chciał urywać nogi rywalom, ale będzie na pewno bardziej
bardziej zmotywowany, zmobilizowany od strony mentalnej, a od strony sportowej, no wiadomo, wielkim faworytem jest Union, tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować. Czwarty zespół Bundesligi kontra drugi zespół pierwszej polskiej ligi, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym grającej drużyny. To chyba mówi samo za siebie, ale tym się w ogóle nie przejmujemy. Cieszymy się tą małą namiastką pucharów i mamy nadzieję, że wkrótce te lata jeszcze nadejdą, wtedy kiedy na prawdziwe europejskie puchary, no może nie do Niemiec jeszcze, ale w inne zakątki Europy będzie można się udać. Tego Państwu sobie oczywiście życzę, żeby nie była to jedyna moja wizyta za granicą na meczu Widzewa. Życzę Wam wszystkim i sobie, żeby te mecze o stawkę również były rozgrywane. No ale na razie mamy to, co mamy, trzeba to brać, trzeba się tym cieszyć. Wiemy, w jakich składach obie drużyny zaczną ten sparring, zresztą on za 4 minuty planowany, ten początek. Zaczniemy tradycyjnie od gości, czyli od drużyny Widzewa. Tutaj bez niespodzianki w bramce Jakub Wrąbel, a więc nasza jedynka między słupkami. Trójka środkowych obrońców to od prawej strony kapitan dziś zespołu Patryk Stępiński z numerem 95, na środku defensywy z 15 Krystian Nowak, natomiast na półlewej stronie obrony, a może odwrotnie z Nowakiem, zobaczymy w praniu, numer 55 Adam Dybiński. To chyba największe zaskoczenie, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę Widzewa. Jeśli chodzi o prawe wahadło, bez zaskoczenia Paweł Zieliński z numerem 23, w środku pola 25 Marek Hanusek oraz 22 Dominik Kun i na lewym wahadle z numerem 92 Fabio Nunes. Przed parą środkowych pomocników operować będą takie dwie dziesiątki jeszcze, będzie to z numerem 98 Daniel Villanueva oraz z numerem 16 Karol Danielak i jedynym dziś napastnikiem nominalnie w składzie Łodzian z numerem 17 Bartosz Guzdek. Nie ma w ogóle w składzie ani wśród zawodników podstawowego składu, ani rezerwowych Daniela Tanżyny. Stąd obecność właśnie wspomnianego Dębińskiego, który nieźle prezentował się w dotychczasowych sparingach. Nie wiemy, co się stało z Danielem, nie mamy takiej informacji, czy to jest przeziębienie, choroba, jakiś poważniejszy uraz. Czekamy na wieści z obozu Łodzian. No i witamy Adama Dębińskiego, dla którego no na pewno to będzie duże przeżycie przyjechać tu w ogóle z pierwszą drużyną do Niemiec na mecz z czwartym zespołem Bundesligi i wybiec jeszcze w nim w podstawowym składzie. Myślę, że jakby Adamowi ktoś 2-3 miesiące temu powiedział, nawet może 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu, że będzie grał w wyjściowym składzie przeciwko czołowej drużynie niemieckiej ekstraklasy, to by potraktował nas jako wariatów po prostu, tak mówiąc kolokwialnie. Jak wygląda skład Unionu Berlin? Już tłumaczę w bramce. Halo, halo, witam w zastępstwie Maćka Wojciechowskiego, witam Was, Maciek Winczewski, już przeskakujemy od razu na mecz. Proszę tylko kolegów, którzy podsłuchują gdzieś, żeby dać znać, czy z głosem wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o mecz, jakieś problemy techniczne, które dotknęły zarówno nas, ale też stronę oficjalną, chyba jakieś problemy po prostu z internetem w tej chwili w Niemczech. W każdym razie postaram się zastąpić Maćka na tyle, na ile to możliwe. Jeżeli chodzi o skład, Maciek je przedstawiał, mamy w tej chwili 15 minutę. Widzę w przypiłce w okolicach swojego pola karnego. Dębiński w tej chwili nabija nogi jednego z zawodników Unionu i za chwilę od bramki rozpocznie Jakub Wrąbel. W tej chwili to pokazana nasza ławka rezerwowych. Za chwilę Kuba, obok niego już jest ustawiony Krystian Nowak, czyli obrazek, który dobrze wszyscy znamy. Króciutkie wybicie i próba budowania akcji od bramkarza. Teraz dalekie wybicie gdzieś w kierunku naszego napastnika Bartka Guzdka, tu jeszcze blokowany był, spoglądał chyba Paweł Zieliński, tak jest, on był zablokowany przez zawodników Unionu i w tej chwili to Berlińczycy będą budować sobie akcję. Na trybunach pokazani kibice, którzy raczą się różnymi złocistymi napojami, tymczasem Union z prawej strony, zejście do środka, przerzut bardzo dokładny na lewą stronę, opanował jeden z zawodników Unionu piłkę, obok niego ustawiony w tej chwili spoglądam chyba Paweł Zieliński, tak jest, jakieś też problemy, jeżeli chodzi o
jeżeli chodzi o obraz, chwilowo, teraz próba dorzucenia w nasze pole karne, dobrze Dębiński głową, przejmujemy piłkę i teraz Widzewiacy mają szansę na to, żeby szybko wyjść z akcją do przodu. Kun dobrze wypatrzył z lewej strony wybiegającego Fabio Nunesza. Fabio ładnie poradził sobie z dwoma rywalami, stara mu się pomóc, jeszcze dobiega w tej chwili Dominik Kun, ale piłkę Niemcy wybijają na rzut poza boisko i za chwilę od rzutu z autu rozpoczną Widzewiacy. Nie, jednak sędzia wskazuje, że przewinił któryś z zawodników Unionu i będziemy mieli szansę na to, żeby dokładnie doszatkować z rzutu wolnego. Przy piłce ustawiony już Danielak, obok niego Fabio Nunes, także zobaczymy, jaki wariant biorą sobie Widzewiacy. 16 minuta, 55 sekunda. Fabio zostawia piłkę Danielakowi. Karol, doszatkowanie na nogę, ależ tam blisko był przejęcia tej piłki, zdaje się, Patryk Stępiński, tak mi się przynajmniej wydaje, ale niestety paru centymetrów zabrakło i od własnej bramki rozpocznie za chwilę bramkarz drużyny niemieckiej. Jakieś poważne chyba problemy, jeżeli chodzi o internet w Niemczech, stąd też, jak widzieliśmy, pewne zawirowania, jeżeli chodzi o tą transmisję. Mam nadzieję, że przynajmniej w taki sposób uda nam się ten mecz dokończyć. Teraz Niemcy, wycofanie do własnego bramkarza, próba tam założenia pressingu w wykonaniu Widzewiaków nieudana. Ratują się Niemcy dalekim wybiciem. Dobrze tu Dębiński powalczył z którymś z zawodników niemieckich. Teraz jeszcze wybicie. Bartek Guzdek nie startował do piłki, wiedząc doskonale, że znajduje się w tym momencie na pozycji spalonej. Teraz Niemcy. Wycofanie piłki po raz kolejny do bramkarza. I teraz dalekie wybicie gdzieś w okolice linii środkowej, ale dobrze tam Krystian Nowak wyskoczył do głowy, powalczył z jednym z napastników Unionu i piłka ląduje ostatecznie pod nogami Patryka Stępińskiego. Teraz Krystian na lewą stronę do Dębińskiego. Znowu Nowak, Stępiński, kółeczko, ale utrzymuje się Patryk przy piłce. Teraz ładnie do Marka Hanouska. Jest z prawej strony Paweł Zieliński, wypatrzył tam wybiegającego Karola Danielaka. Dobrze, Karol utrzymuje się przy piłce, nabija jeszcze nogi któregoś z zawodników Unionu, ale sędzia pokazuje, że to Karol był chyba tym, który ostatni dotknął piłki i oddał tu jednak na wysokości własnego pola karnego Niemcy. Widzewiacy szybko przejmują jednak piłkę, jest Dani Wiluanewa, schodzi na lewą stronę, na lewą nogę, przepraszam, ale zablokowane i znowu Niemcy przy piłce. Teraz lewą stroną spróbują zaatakować. Widzewiacy już ustawiają zasieki gdzieś w okolicach własnego pola karnego, zajmują z góry upatrzone pozycje. Bartek Guzdek teraz dobrze wmieszał się w to wszystko, przyjmują znowu piłkę Widzewiacy, akcja za akcję, to się może na pewno podobać. Teraz Dani Wiluanewa z Dębińskim, Marek Hanousek przy piłce, Czech zagrywa na prawą stronę w kierunku Stępińskiego, cały czas na tablicy wyników 0-0, 20 minuta gry Widzewiacy w meczu towarzyskim. Na ten moment dzielnie przeciwstawiają się siłom niemieckim na obcej ziemi. Na razie cały czas 0-0. Teraz zagranie na Stępińskiego. Stępiński do środka, do Kuna. Z prawej strony ustawiony jest Danielak. Kun wybiera jednak Marka Hanouska, ten do Dębińskiego. Jesteśmy cały czas na połowie Unionu. Teraz Fabio Nunes, Fabio, kółeczko, przekładanka nad piłką, obija jeszcze któregoś z zawodników niemieckich i piłka wychodzi poza boisko od autu, za chwilę rozpoczną Widzewiacy, czy rzut rożny, wędrują już tam nasi stoperzy w okolice pola karnego. Przy piłce ustawiony w tej chwili Dani Wiluanewa, blisko Fabio Nunes. Zobaczymy, jaki pomysł na rozegranie tego stałego fragmentu będą mieli Widzewiacy. Króciutko do Fabio. Fabio zostawia piłkę znowu do Daniego. Ten wystawia przed pole karne. Jest Zieliński, zdecyduje się na strzał, obija
któregoś z zawodników niemieckich, jeszcze najwyżej wyskoczył do piłki Dani. Fabio ładnie tam pożonglował w polu karnym, cały czas widzewiacy utrzymają się przy piłce po wybiciu jednego z graczy niemieckich. Przepraszam, już nie będę starał się nawet domyślać, który to z Niemców wybija piłkę głową na rzut z autu na wysokości mniej więcej 11 metra z lewej strony. Fabio Nunes będzie starał się dokładnie zagrać piłkę z ręki do któregoś z partnerów. Wybiera Danielaka w polu karnym. Piłka jeszcze do Marka Hanouska, oddaje strzał Czech i z problemami bramkarz, ale wybija piłkę na rzut rożny. Ładnie wymyślił to sobie Marek Hanousek, oddał taki strzał bardzo kąśliwy, naciskany przez dwóch, trzech obrońców, ale bramkarz ostatecznie wybija piłkę na rzut rożny. Gdzieś źle chyba obliczył też tor lotu tej piłki, bo zdawało mi się, że próbował jednak ją łapać. Mniejsza z tym, już zostawmy widzewiacy, wykonaliśmy szybko ten rzut rożny. Fabio Nunes, teraz wycofanie do Zielińskiego, jesteśmy cały czas na połowie Unionu, teraz Dębiński. Ach, próbował tu ładnie zagrać do Marka Hanouska, ale połapali się w tym gracze Unionu i teraz wychodzą w kontrze 3-3. Zobaczymy, jak widzewiacy poradzą sobie z obronieniem tej sytuacji. Jest strzał, dobrze Kuba Wrąbel wyszedł, skrócił kąt i zablokował ten strzał jednego z napastników Unionu. Za chwilę to gospodarze będą mieli szansę na to, żeby dokładnie doszatkować z rzutu rożnego. Ładnie tu Kuba przeczytał tą sytuację i nogą gdzieś rzucając się pod nogi Niemca wybija piłkę na rzut rożny. Zobaczymy, jak rozwiążą sobie ten stały fragment gry Niemcy. Wszyscy widzewiacy w okolicach gdzieś własnego pola karnego. Dobrze Krystian Nowak głową wygania teraz kolegów z pola karnego. Wychodzimy, ustawimy się w linii jakieś 5-6 metrów, może troszkę więcej przed linią pola karnego. Czujnie tam widzewiacy trzymają linię. Ściąga tu w tej chwili jeszcze Patryk Stępiński Danielaka. Wraca teraz Stępiński na prawą stronę boiska, gdzieś delikatne chyba zamieszanie, jeżeli chodzi o przejście pozycji. Niemcy cały czas próbują nas w tej chwili zamknąć w takim hokejowym zamku. Piłka lata z lewej na prawą stronę. Teraz dośrodkowanie. Zgrywa tam klatką piersiową Ujach. To jedyny chyba zawodnik, którego tu jestem w stanie, jeżeli chodzi o Union, poza oczywiście bramkarzem, nazywać nazwiskiem. Cały czas Union utrzymuje się przy piłce. Teraz próba przeniesienia gry na prawą stronę. Za chwilę będziemy mieli próbę dośrodkowania. Nie, jednak jeszcze wycofuje skrzydłowy do partnerów. Teraz jest dośrodkowanie. Dobrze blokuje tam jeszcze Krystian Nowak, zasłaniając światło bramki. Myli się któryś z zawodników Unionu i przenosi piłkę wysoko ponad poprzeczką bramki Kuby Wrąbla. I to widzewiacy za chwilę będą rozpoczynać grę od wznowienia spod własnej bramki. Cały czas czekamy na sygnał od Maćka Wojciechowskiego, który wybrał się na ten mecz do Berlina, żeby stamtąd skomentować dla Państwa to spotkanie. Natomiast gdzieś te problemy techniczne niestety sprawiły, że zmuszeni byliśmy oddać głos z powrotem do Łodzi. Teraz łatwy sposób tracimy piłkę. Jeszcze próbuje odzyskać ją Fabio Nunes. Wraca Portugalczyk. Dośrodkowanie i co? I teraz mieliśmy kupę, masę szczęścia po strzale. Wydaje mi się, że strzelał Endo. Zaraz spojrzymy. Tak jest. Endo, Japończyk, próbował pokonać po dośrodkowaniu jednego z partnerów głową Kubę Wrąbla i naprawdę z perspektywy tu oczywiście transmisji telewizyjnej, internetowej niewiele zabrakło. Nie, no tu kamera zza bramki pokazuje, że jednak chyba pod pełną kontrolą miał tą sytuację Kuba Wrąbel, ale w bardzo prosty sposób straciliśmy piłkę przy wyprowadzeniu. Teraz znowu Niemcy naciskają. Na nasze szczęście Fabio Nunes gdzieś się obija jeszcze ostatecznie nogi jednego ze stoperów niemieckich, który postanowił szybko przerwać tą akcję widzewiaków. I teraz wycofanie jest Dębiński do Krystiana Nowaka. Ten do Stępińskiego. Znowu przy piłce Nowak.
Mamy w tej chwili chyba pewien problem z tym, żeby wyjść z jakąś akcją. Naciskają nas Niemcy. 5 zawodników w tej chwili uniono blisko Widzewiaków. Pojawił się 6 przy Zielińskim. Zieliński na nasze szczęście obija jego nogi. Piłka wychodzi poza boisko i od autu za chwilę rozpocznie prawy wahadłowy w drużynie trenera Niedźwiedzia. Po meczu oczywiście zapraszamy na dogrywkę jeszcze, zobaczymy w jakim składzie, bo pewne przetasowania mogą tu nastąpić, zobaczymy jak szybko uda się Maćkowi powrócić do nas, jeżeli chodzi o głosy, o połączenie z Niemcami. Teraz ładnie Fabian Nunes próbował piętą zagrać do wychodzącego lewą stroną Danielaka, ale połapali się w tym wszystkim zawodnicy niemieccy i wybijają tą piłkę, ale wprost pod nogi naszych stoperów. Teraz znowu widzę w prawą stroną, ale w bardzo prosty sposób tracimy piłkę. Na nasze szczęście szybko ją odzyskujemy. Dobrze przeczytał to wszystko Marek Hanousek. I znowu widzę, jacy próbują rozpocząć kolejną akcję zaczepną. Dębiński do Hanouska. Czech zagrywa do Stępińskiego. Ten wybiera Kuna. Zbieg nam tu Dominik niżej. Znowu Dębiński przy piłce. Do środka. Jest tam Danielak, przepraszam, Nikun. Danielak, ładne, prosto padłe podanie w kierunku Pawła Zielińskiego, ale troszkę za mocno nie zdążył Paweł złapać tej piłki. Padła ona łupem bramkarza drużyny Unionu Ronowa Federica, bramkarza prosto z Danii. My też czekamy oczywiście na występ naszych dwóch nowych nabytków. Pewnie w drugiej połowie przynajmniej jeden z nich nie powinien pojawić się na boisku. Mowa tu o Hansenie. Na ławce jest również Martin Kreuzigler. Tu będą na pewno pewne problemy, szczególnie w momencie, kiedy stoper trafi do siatki rywali, gdy wszyscy będziemy głośno skandować jego nazwisko. Natomiast wydaje nam się wszystkim, że chyba jednak Austriak nie powącha dzisiaj murawy. Może oczywiście się mylimy, natomiast no, nie przeprowadził ani jednego treningu jeszcze z zespołem, w związku z czym no, naturalne będzie, że raczej chyba będzie szukał innych rozwiązań trener Niedźwiedź, aczkolwiek nie uprzedzajmy faktów, być może jednak jakiś pomysł na występ Austriaka w dzisiejszym spotkaniu jest. Teraz przejmujemy piłkę po niedokładnym podaniu w kierunku Ujacha. Wmieszał się w to wszystko Dani Villanueva, faulowany jeszcze Hiszpan. I zaczynamy od rzutu wolnego. Dębiński do Nowaka, ten do Stępińskiego. Wolno przesuwamy się w kierunku połowy Unionu. 29 minuta za chwilę na zegarach. Dębiński do Nowaka. Znowu Nowak, Dębiński. Mamy pewien problem z tym, żeby przesunąć wyżej tą akcję. Albo widzę wiace po prostu czekają na dogodną okazję do tego, żeby szybko przesunąć się w kierunku bramki drużyny Unionu, tak jak w tej chwili zagranie do Danielaka. Próbował jeszcze Karol dośrodkować piłkę, ale zrobił to już za linii końcowej i od bramki za chwilę rozpocznie Fredrik Rondnow. Czekamy cały czas na wznowienie gry, czekamy cały czas też na sygnał ze strony Maćka, że wszystko już jest w porządku i możemy przekazać głos z powrotem do Berlina. Na ten moment, przypomnijmy, problemy techniczne powodują, że musimy to spotkanie komentować ze studia w Łodzi. Teraz Nowak do Dębińskiego. Może się podobać, myślę, gra Dębińskiego w tych pierwszych 30 minutach na tle wymagającego rywala. Nie popełnił praktycznie żadnego błędu, może poza jednym podaniem po rzucie rożnym gdzieś próbował znaleźć partnera, ale zagrał wprost pod nogi rywali. Teraz dobrze widzę wiacy blokują próbę podania w kierunku skrzydłowego. Ostatecznie piłka wpada łupem Kuby Wrąbla. Także wrócę jeszcze na chwilę do Dębińskiego. Rzeczywiście fajnie wygląda ta gra w wykonaniu
młodego Widzewiaka. No zobaczymy, czy będzie takim wygranym okresu przygotowawczego, jak chociażby nieprzymierzający Patryk Stępiński pół roku temu, o którym też mówiło się, że no bliski jest tego, żeby jednak gdzieś odejść z Widzewa. Takie słuchy krążyły, natomiast okazał się być bardzo miłą niespodzianką nie tylko dla kibiców, ale również dla pionu sportowego i ostatecznie wywalczył sobie pewny plac, pewną pozycję w drużynie, stając się również jednym z kapitanów, więc no na pewno jedna z większych niespodzianek, no i zobaczymy, czy też taką niespodzianką okaże się i takim wygranym okresu przygotowawczego, czy okaże się również młody Dębiński, nie mylić z Dębińskim, jeden przez E, drugi przez M, EM, przepraszam, zobaczymy. Tymczasem po faulu na Danim Wiluanewie Widzewiacy próbowali szybko wznowić grę od rzutu wolnego, ale sędzia nie pokazał, że absolutnie no nie z tego miejsca Widzewiacy próbowali rozpocząć grę. Wycofał akcję do boku, Fabian Nunesz próbował znowu szybko zagrać do jednego z partnerów, obijając przy okazji któregoś z zawodników Unionu i od autu przed chwilką rozpoczęliśmy. Znowu Widzew utrzymują się teraz dłuższy okres czasu Widzewiacy przy piłce. Ładne teraz kółeczko w wykonaniu Marka Hanowska. Dębiński wspominany przed chwilą przeze mnie przy piłce do Gustka. Bartek gdzieś w walce wręcz nie przegrywa pozycję, traci piłkę i teraz to Niemcy mają swoją szansę na to, żeby wyjść z szybką kontrą. Jesteśmy już na połowie Widzewa, wychodzą zawodnicy Unionu, w pięciu, w sześciu zawodników w tej chwili, czterech już w polu karnym, zagranie na prawą stronę, wycofanie, wycofywał chyba ten wspomniany wcześniej już też przeze mnie Japończyk Endo, ale niedokładnie wprost pod nogi Widzewiaków. Teraz jeszcze faulowany już trzeci, czwarty raz w tym spotkaniu Fabio Nunes i za chwilę rozpoczniemy odrzutu wolnego. No, trzeba przyznać, że 33 minuty już gry za nami. Dzielnie stawiają na razie czoła Widzewiacy drużynie niemieckiej. No, czy to jest jakieś zaskoczenie? Myślę, że mimo wszystko tak, no bo rozgramy przecież na boisku aktualnego czwartego zespołu w tabeli pierwszej niemieckiej Bundesligi. Teraz Dębiński powalczył, ale przegrał pozycję na nasze szczęście przy okazji blokując jednego z Niemców. Wrócę z rewelacją tego sezonu Bundesligi, więc no, na pewno będzie to cenne sprawdzian dla podopiecznych Janusza Niedźwiedzia, a dla samego trenera na pewno duży, duży materiał szkoleniowy i też no, pewna odpowiedź na pytanie, jak na tle tak wymagającego rywala, jakim niewątpliwie są Berlińczycy, nie będą wyglądać Widzewiacy w tym spotkaniu. Oczywiście nie możemy przywiązywać wagi do jednego spotkania, bo nie, natomiast na pewno dużo, dużo materiału szkoleniowego i cennej wiedzy dla sztabu ten mecz przynieść powinien. Teraz z kolei próba strzał w wykonaniu któregoś z zawodników niemieckich, tam ładnie zgrywał udział do partnera, ale zablokowali ten strzał Widzewiacy, piłka wyszła poza boisko i za chwilę odrzutu rocznego rozpoczną zawodnicy Unionu. Mamy dośrodkowanie, piłka odchodząca od bramki Kuby Wrąbla, minął się gdzieś próbując wybić piłkę głową Krystian Nowak, ta spada pod nogi jednego ze stoperów drużyny Unionu, ten strzela, ale na nasze szczęście głową ponad bramką Kuby Wrąbla, nie musiał nasz bramkarz nawet interweniować, więc za chwilę znowu rozpoczniemy od bramki. Prawdopodobnie też schemat, który już bardzo doskonale wszyscy znamy, czyli króciutko teraz zagranie do Bartka Guska. Jesteśmy już na połowie rywalini. Widzieliśmy niestety przez te powtórki, które zaserwował nam tu realizator niemiecki, nie widzieliśmy sposobu, w jaki Widzewiacy wyszli tak szybko już na połowę rywali, gdzie o piłkę powalczył Guzdek, teraz faulował z kolei Fabio Nunes i odrzutu rożnego rozpocznie za chwilę zespół Unionu. A już Niemcy szybko, króciutko przez stoperów, piłka za chwilę przeniesie się, takie jest, na prawą stronę boiska. Próbują szybko Widzewiacy, doskakuje tam Dominik Kuno, opłaciło się to, bo piłka spada pod nogi
Wydaje mi się, tak jest, Marka Hanouska i faulowany Czech za chwilę widzę znowu odrzutu wolnego. Nie wycofuje Marek w kierunku Krystiana Nowaka. I po raz kolejny widzewiacy staną przed szansą na to, żeby powoli, spokojnie zbudować sobie kolejną sytuację. Teraz troszkę wciągamy Niemców na własną pole, na własną połowę. Zieliński sprytnie piętą w kierunku partnerów. Przepraszam, to Daniela, który chwilowo gdzieś niżej na boisku znalazł się niż Paweł Zieliński. Teraz z kolei Dębiński na lewo do Fabio Nunesza, ale za krótko, błąd młodego widzewiaka. Union w tej chwili schodzą, ładnie piętą Czech zagrywa, ale wmieszał się to wszystko Dominik Kun i znowu widzewiacy. Dębiński do środka, tam jest Fabio Nunesz, traci Hiszpan piłkę, będziemy mieli strzał Endo, ładnie próbował przymierzyć, poszukać okolicy spojenia słupka z poprzeczką, ale trochę za mocno, za dużo siły włożone w ten strzał, ale sprytnie próbował zachować się w tej sytuacji zawodnik z kraju kwitnącej wiśni. Znowu błąd, tym razem Dominika Kuna, niedokładnie w kierunku Marka Hanouska. I teraz znowu zespół Unionu. W zasadzie wszyscy zawodnicy z Berlina poza własnym bramkarzem, nie, poza bramkarzem, przepraszam, znajdują się w tej chwili na połowie widzewiaków. Widzewiacy z kolei też całą drużyną starają się zapobiec utracie bramki. Przypomnijmy, 37 minuta, 50 sekunda w tym momencie na naszych zegarach. Widzew cały czas remisuje w tym towarzyskim spotkaniu zakontraktowanym za 5-12, bo dosłownie 2-3 dni temu dostaliśmy przecież informację o tym, że takie spotkanie będzie miało miejsce. Remisują cały czas 0-0, nie stawiając autobusu w własnym polu karnym, próbując odgryzać się akcjami zaczepnymi, tak jak teraz Fabio Nunesz szybko odbiera piłkę, ale zwolnił Portugalczyk, teraz do środka, do Gustka, ma troszkę miejsca Bartek, podnosi piłkę sprytnie w kierunku Danielaka, próbował podbić ją ponad głowami obrońców, ale domyślili się w sytuacji stoperzy Unionu i szybko zażegnali niebezpieczeństwo pod własną bramką. Teraz Union prawą stroną będą próbowali za chwilę przedrzeć się w okolice naszego pola karnego, jednak wycofanie do środka, przerzut na lewą stronę, teraz przenieśli ciężar gry w kierunku dalszej od nas, przynajmniej od kamery, części boiska, znowu jesteśmy w środku, zagranie do wbiegającego tam z lewej strony Endo, ale połapał się w tym wszystkim Kuba Wrąbel, wyszedł z bramki, złapał piłkę i teraz szybkim wyrzutem w kierunku Daniego widzewiacy rozpoczynają kolejną akcję, jest z prawej strony Dominik Kun, zagrywa do środka do Danielaka, Danielak piętą zostawia piłkę Kunowi, ale nie połapał się w tym wszystkim Dominik, za wolno wystartował do piłki zagranej od naszego skrzydłowego i teraz to gospodarze udrzachą głową ładnie w kierunku partnerów. W tej chwili są w trójkę, w czwórkę już w okolicy naszego pola karnego. Jest Endo, zostawia piłkę, wystawia jednemu z partnerów, nie zdecydował się na strzał. Cały czas Union utrzymuje się przy piłce w bardzo bliskiej odległości naszego pola karnego, dośrodkowanie, dobrze Krystian Nowak głową wybija piłkę poza boisko i za chwilę znowu z narożnika będą mieli szansę na dokładne dośrodkowanie zawodnicy Unionu. Piłka znowu będzie odchodząca od bramki, teraz oglądamy powtórkę tej sytuacji, dobre zachowanie Krystiana Nowaka, dobrze przeczytał tu całą sytuację nasz stoper i wybił piłkę, zażegnał niebezpieczeństwo spod własnej bramki. 40 minuta, 20 sekunda, znowu dośrodkowanie lewą nogą, piłka odchodząca od bramki Wrąbla. Wyskoczył tu najwyżej któryś ze stoperów drużyny niemieckiej, ale no nie miał szansy powodzenia ten strzał głową. Do krycia tam przepchnięty przez Niemca był Paweł Zieliński. Znowu teraz rzut oka
kamery na środek boiska. Tak jakby spodziewali się to realizatorzy dalekiego wybicia, tak też się dzieje w kierunku Gustka. No to taki niespotykany obrazek w wykonaniu Widzewiaków, raczej nieczęsto nie mieliśmy okazji oglądać przez ostatnie pół roku taki pomysł, taki sposób na rozegranie stałego fragmentu gry, jakim jest wybicie piłki spod własnej bramki, raczej gdzieś blisko ustawiony zawsze Krystian Nowak czy Tomasz Dejewski, Patryk Stępiński, tu jednak decydują się Widzewiacy na to, żeby dać szansę na powalczenie w powietrzu Gustkowi. Faulowany któryś z Widzewiaków, teraz mamy doszatkowanie, ale dobrze przeczytali to Niemcy i teraz to oni mają szansę na to, żeby wyjść szybką kontrą, wychodzą 4-4, utrzymuje się cały czas przy piłce któryś z zawodników niemieckich, jesteśmy już w polu karnym Widzewa, Endo strzela w rąbel, wybija piłkę, jeszcze wracający Guzdek gdzieś zamyka drogę piłce do bramki, wybijamy ostatecznie futbolówkę poza boisko i znowu odrzut rożnego, ale no była to bardzo, bardzo groźna sytuacja, też chyba niezbyt dobre zachowanie Japończyka Endo, który zdecydował się na to, żeby oddać strzał. Myślę, że lepiej by miał ustawionych partnerów, chociażby tego napastnika z numerem 7, który też rozpoczynał całą akcję zaczepną w wykonaniu Niemców. Teraz Endo znowu zostawia piłkę partnerowi, mam dośrodkowanie, najwyżej wyskakuje Bartek Guzdek, jeszcze powalczy tam któryś z naszych obrońców, faulowany w tej chwili spoglądam, chyba był Danielak, jeżeli się nie mylę. Nie, to był Fabio Patryk Stępiński, przepraszam, numer 9. Nie widziałem, czy piątka, czy dwójka. Patryk Stępiński próbował zablokować jednego z rywali. Ten w sposób nieprzepisowy powstrzymywał naszego obrońcę i odrzutu wolnego za chwilę Kuba Wrąbel. Znowu będziemy mieli dalekie wybicie Kuby. Teraz w kierunku Fabio Nunesza wyskoczył Portugalczyk, ale bez żadnej wiary w to, że piłkę przejmie. Chyba za mocne rzeczywiście to wybicie przez naszego bramkarza. I Niemcy odrzutu z autu w kierunku własnego bramkarza. Taki sposób wybrali sobie na rozpoczęcie kolejnej akcji. No nie widać, powiem szczerze, na ten moment tego, żeby mierzyła się czwarta drużyna pierwszej Bundesligi z drugą drużyną polskiej pierwszej ligi. Równorzędnym rywalem raczej starają się być Widzewiacy. Teraz znowu jakiś błąd w kryciu, w wybiciu piłki przez Widzewiaków. Dopiero teraz Kuba Wrąbel byle dalej w kierunku Gustka, powalczy tu młody napastnik Widzewa, ale odpuścił, widząc, że zdecydowanie bliżej do piłki ma jeden ze stoperów niemieckich. Wrócę do poprzedniej myśli. Widzewiacy starają się za zaczepne akcje jakieś przeprowadzać, szczególnie w tych pierwszych 20-25 minutach było to widoczne, natomiast teraz no, przejęli inicjatywę Niemcy, natomiast niezbyt wiele z tego wynika. Miejmy nadzieję, że cały czas czujni będą Widzewiacy w defensywie i no, dowieziemy ten wynik na zero z tyłu, a przy okazji może uda się coś strzelić. Teraz Nowak w kierunku Stępińskiego, Stępiński daleko do Gustka, ale niedokładnie wybijają Niemcy. Na nasze szczęście poza boisko od autu za chwilę będzie wznawiał grę Paweł Zieliński. Czekamy cały czas na sygnał od Maćka Wojciechowskiego, który wybrał się na to spotkanie do Berlina, żeby skomentować je bezpośrednio ze stadionu Unionu, ale nie, problemy techniczne powodują, że niestety musimy mecz komentować z Łodzi. Teraz błąd Widzewiaków przy wyjściu z akcją od autu. Źle Fabio Nunes próbuje blokować rywala, utrzymuje się zawodnik Unionu cały czas przy piłce. Teraz próba dośrodkowania w kierunku pola bramkowego, ale bardzo, bardzo niedokładne zagranie jednego z zawodników Unionu i od bramki za chwilę rozpocznie Kuba Wrąbel. Nie, jednak arbiter główny tego spotkania daje znać, że należy wybrać się właśnie w tym momencie do szatni. Kończę te pierwsze 45 minut, w którym powtórzmy, Widzew no nie wygląda wcale na zespół gorszy. Oczywiście Niemcy
dobrze, dobrze wyglądają, ale Widzewiacy nie wyglądają wcale dużo gorzej. Próbowaliśmy kilku akcji, szczególnie tak jak mówiłem, w tych pierwszych 20-25 minutach pierwszej połowy próbowaliśmy poszukać szczęścia. Marek Hanousek był bliski trafienia piłką do siatki. Błąd bramkarza spowodował, że piłka wyleciała poza boisko. Próbował też Bartek Guzdek, próbowali inni zawodnicy. Union oczywiście też miał swoje sytuacje na drodze piłki do siatki. Stanął kilka minut temu Bartek Guzdek, ale na tablicach cały czas 0-0. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Słyszymy się za jakieś 10-12 minut. Miejmy nadzieję, że już z Maćkiem Wojciechowskim, natomiast to czas pokaże. Na ten moment to tyle, dziękuję i do usłyszenia, tak jak mówię, za kilkanaście minut.
taking it right away. I've got a new life to live. You're taking it right away. I've got a new life to fill. And almost always being scared. So taking it right away. I find an exit that fits. I'm taking it right away. And I'll be merging. Almost always being scared of this. I'll be almost always being scared of this. My reptile brain holds on my fascination. My reptile brain holds on my fascination. Breathe with me inside of you. I'm in love with the possibilities. So breathe with me inside of you. I'm in love with the possibilities. Recognize the shortcomings of others. If you could recognize the shortcomings of self in others. Wake yourself up, make yourself up, your face up. Wake yourself up, make yourself up, your face up. And truly, I know you in the best possible way. Impossible to. Truly, I know you in the best possible way. Impossible to. Truly, I know you in the best possible way. Impossible to ignore you. Ignore you. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.
Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Mecz. Powracamy do Berlina. Mam nadzieję, że już teraz bez żadnych problemów. Bardzo przepraszamy oczywiście za to, co tutaj się wydarzyło w pierwszej części spotkania. No nie tylko my mamy ten problem, jakaś awaria internetu, nie było też transmisji z tego, co mi wiadomo, a więc tutaj te przekaz, te łącza berlińskie niestety dały nam o sobie znać, ale my się nie załamujemy, my się nie poddajemy. Przed nami za chwilę druga połowa spotkania towarzyskiego pomiędzy Unionem Berlin a Widzewem Łódź. Łodzianie po pierwszej nie mają się absolutnie czego wstydzić, zremisowali pierwszą połowę 0-0, no byli drużyną słabszą i co do tego nie ma chyba nikt żadnych wątpliwości, to gospodarze mieli swoje okazje strzeleckie, no ale na szczęście, no powiem tak, nie było tutaj jakichś wielkich problemów dla bramki widzewskiej. Myślę, że wyglądało to całkiem nie najgorzej. Oczywiście były momenty, w których serce nam troszeczkę podchodziło do gardła, ale za każdym razem doskonale stawał na linii zadania Jakub Wrąbel, co najmniej raz uchronił zespół od utraty gola, może nawet podciągnąć po to drugą sytuację, kiedy to pomagał mu później jeszcze pod własną bramką Bartosz Guzdek. Za chwilkę zacznie się druga połowa, z tego co widzę, na będą zmiany w zespole Widzewa. Na pewno zacznie zespół łódzki w innym zestawieniu. Mattia Montini między innymi już gotowy do gry. On właśnie teraz melduje się na boisku. Będziemy też mieli taki no malutki półoficjalny debiut, bo Christopher Norman Hansen w zasadzie, ale po szybkim researchu, po szybkich korepetycjach z języka norweskiego dowiedziałem się, że sam Norwek życzy sobie, żeby jego nazwisko wymawiać po prostu Norman, no, albo Norman Hansen, a więc no, tak trochę nietypowo, ale powiedzmy, że Christophanem Normanem będzie dla nas ten zawodnik. Do gry wejdą także Radosław Gołębiowski, z tego co widzę także melduje się na placu gry Kasper Karasek i Przemysław Kita. W bramce chyba także zmiana, choć muszę zerknąć, czy to jest Jakub Wrąbel, zasłonięty teraz w tej chwili. Tak, to jest Jakub Wrąbel wciąż, a więc zmiany w bramce jednak nie będzie. Wyszedł do rozgrzewki Jakub Konrad Reszka w przerwie, by trochę się poruszać, no i wydawało się, że będzie wchodził do gry, ale jednak tak się nie stało, a więc na razie widzę Wiacy w następującym składzie. W bramce Jakub Wrąbel, obrona od prawej strony prawdopodobnie taka sama, a więc Patryk Stępiński, Krystian Nowak, chociaż nie, już na pewno widzę, będzie korekta, bo nie ma Adama Dębińskiego. No to może chwilkę zaczekajmy z tymi doniesieniami, jak to wszystko jest zestawione, jak drużyna się ustawi na boisku. Na pewno oglądamy Jakuba Wrąbla, Krystiana Nowaka, Pawła Zielińskiego, Przemysława Kita, Patryka Stępińskiego, Radosława Gołębiowskiego, Marka Hanuska, Dominika Kuna, Bartosza Gustka, Mattia Montiniego i jednym piłkarzem, który mi umknął, to oczywiście Christopher Norman. No brakuje nam tutaj jednego typowego
prawego środkowego obrońcy, a więc kto wie, może trener Janusz Niedźwiedź będzie chciał w tej drugiej połowie postawić na czwórkę z tyłu i przetestować no, naprzeciwko tak silnemu rywalowi inne zestawienie, jeżeli chodzi o taktykę czterech piłkarzy w linii obrony, a więc nieco inne zachowanie całej drużyny, nie tylko jednej formacji. No, gdzie zbierać doświadczenie, od kogo się uczyć, jak nie od najlepszych? No, że daleko Unionowi Berlin do Bayernu, Monachium czy Borussii Dortmund, ale przypomnę, czwarta drużyna w Bundeslidze, na pewno bardzo groźny przeciwnik, grający w tym sezonie w Lidze Konferencji, mający między innymi no, występy w Lidze Konferencji, gra ze Slavią Praga czy z Feyenoordem Rotterdam, na pewno też dała doświadczenie podopiecznym Ursa Fischera. Tam również kilka zmian, na pewno jedna zmiana w bramce, z tego co widzę, w drugiej połowie między słupkami berlińskiej drużyny będzie stać już inny golkiper Busk, więc będziemy mieli taką jedną na pewno zmianę, Jakub Busk numer 12, ale też kilku innych graczy, Geraldo Becker, Maximilian Somnitz, na pewno wejdą do gry, Paul Jakel chyba również nam się tutaj zamelduje, a więc no, czekamy na rozpoczęcie tej drugiej połowy, powinno to za chwilę nastąpić, a ja już śpieszę, nie będzie czwórki obrońców Widzewa, tym razem na pozycji półprawego stopera Paweł Zieliński, a na prawym wahadle Przemysław Kita, no coś tutaj dziwnego zastosował, jakiś dziwny wariant trener Janusz Niedźwiedź, z lewej strony obrony Patryk Stępiński, na środku formacji ponownie Krystian Nowak, a półprawym stoperem teraz Paweł Zieliński, na prawym wahadle Przemysław Kita, na lewym Radosław Gołębiowski, w środku Kunc Hanuskiem, no i z przodu będzie biegać Montini, za jego plecami Hansen z Karaskiem. Tak to wygląda w tym momencie. Boisko opuścili grający w pierwszej połowie Adam Dębiński, zszedł z placu gry także Fabio Nunes, Daniel Villanueva, jednak ostatecznie także schodzi z boiska Bartosz Guzdek. No i czy jeszcze kogoś pominąłem? Karol Danielak, to jest ostatni z piłkarzy, którzy no, zaliczyli 45 minut przeciwko Berlińczykom i więcej oglądać ich nie będziemy. Na razie widzę jacy spokojnie na własnej połowie. Ciekaw jestem, bo teraz to wygląda troszkę inaczej, bo a parę stoperów tworzą Nowak ze Stępińskim. No jest tu pewna kombinacja, nie chcę powiedzieć alpejskie rozwiązanie trener Janusz Niedźwiedź. No i tak jak powiedziałem, jeżeli testować, jeżeli dokonywać eksperymentów, jakichś prób trochę nie do końca spodziewanych rozwiązań oczywistych, no to właśnie w meczach sparingowych, oczywiście ten mecz sparingowy widzę traktuje zupełnie inaczej, bardziej prestiżowo niż przeciwnik, czy też bardziej prestiżowo niż inne swoje mecze sparingowe zaplanowane na tę zimę. No wiadomo, sama świadomość bycia w stolicy Niemiec, gra z czwartą drużyną Bundesligi, robi swoje. Kun dobrze przyjął piłkę we własnym polu karnym, bo groźnie zaatakował Keita Ondo. Będzie niebezpiecznie uderzenie, ale doskonale broni Jakub Wrombel. To rezerwowy piłkarz zespołu z Unionu, grający z numerem 9 piłkarz, a więc Andreas Vogelsammer uderzał płasko po ziemi. Troszkę piłka uciekła z rąk Jakubowi Wromblowi, ale została przez niego po chwili złapana, a więc no, dobrze zaczął zespół Unionu tę drugą połowę, 47 minuta i groźny, celny strzał, ale cały czas Wrombel zachowuje czyste konto, naprawdę ten zawodnik nie ma sobie nic do zarzucenia w dzisiejszym spotkaniu, bezbłędny w zasadzie. Kto błędy popełniał w tej pierwszej połowie, pewnie mówił o tym Maciek Wiczewski, komentując ze studia, mi niestety nie było tego dane ze względu na problemy z łącznością. Myślę, że nie miałoby się czego wstydzić, no przede wszystkim w tym spotkaniu. Albo kto miał się bardziej, zacznę od tych zawodników, których można troszeczkę skrytykować, przede wszystkim Adam Dębiński, ale tutaj oczywiście musimy pamiętać o tym, że jest to przecież zawodnik młody, który stawia dopiero pierwsze kroki w dorosłym futbolu, więc tutaj no, nie miałbym do niego jakichś wielkich pretensji. Owszem, błędy popełniał, ale traktujmy to naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie. Jeśli chodzi o piłkarzy, co do których no, spodziewamy się po nich dużo więcej, no to przede wszystkim zawiódł Fabio Nunes, zwłaszcza w grze obronnej, jeżeli
jeżeli chodzi o grę do przodu, to w pierwszych fragmentach spotkania pokazywał się tam z lewej strony Portugalczyk. Natychmiast odczytali to gospodarze, próbowali naciskać się nawet dwójką na Fabio Nunesa i często odcinać już w zarodku, kończąc próbę jego akcji lewą stroną boiska, więc poznali się na jego ofensywnych możliwościach. No i mam wrażenie, też poznali się niestety dla nas na tych defensywnych, bo miał kilka błędów Fabio Nunes w okolicach własnego pola karnego, notował puste ślizgi, straty piłek, a więc on na pewno ma nad czym rozmyślać. No, natomiast pozostali zawodnicy myślę, że zagrali na niezłym poziomie, tak jak teraz Krystian Nowak, który nie dał się Voxlamerowi przewrócić, utrzymał się z piłką, ostatecznie został przez napastnika Unionu przewrócony. No i Widzewiacy zaczną z okolic własnego pola karnego. Nie do końca pewnie Dominik Kun oddał tę piłkę Krystianowi Nowakowi, ale pamiętajmy, ta linia obrony Widzewa teraz dość eksperymentalnie zestawiona, w związku z tym, no i sam Nowak może się trochę niepewnie czuć, mając taki troszeczkę ryzykowny zestaw współpracowników, no ale temu służą właśnie mecze sparingowe. Ja mówiłem o tym, nie wiem, czy Państwo mieli okazję słyszeć moje wcześniejsze myśli, mówiąc o tym, że no, mamy troszeczkę nosy zwieszone na chwintę po tych dwóch meczach sparingowych, w końcu przegrane z Siarką Tarnobrzeg oraz Chojniczanką Chojnice, ale przede wszystkim sparingi służą trenerom, sztabowi szkoleniowemu, piłkarzom w celu testowania pewnych nowych rozwiązań, których no, trenerzy takiego ryzyka nie chcą podejmować w meczach ligowych, no więc podejmują je po prostu w sparingach. A teraz groźnie prawą stroną zaatakował zespół Unionu. Piłka trafiła ostatecznie gdzieś w okolice wchodzącego w pole karne, wchodzącego w szesnastkę rezerwowego piłkarza drużyny Ursa Fischera, czyli Geraldo Beckera. Na szczęście nie zdołał przyjąć piłki i oddać strzału ten zawodnik z Surinamu. Teraz na spalonym któryś z Widzewiaków, Radosław Gołębiowski bodajże, nasz lewy wahadłowy, troszkę się zdrzemnął i został za linią obrony, w związku z tym zacznie od własnej bramki Busk. Spokojnie, na razie próbują rozgrywać piłkę obrońcy Unionu. Spokój, próbował im troszeczkę zabrać Mattia Montini takim skokiem pressingowym, ale był skazany na porażkę, atakując samemu w zasadzie rezerwowego bramkarza Unionu Jakoba Buska. Podstawowy ten, który bronił w pierwszej połowie, czyli Frederik Rolow, nie miał wiele pracy. Raz po groźnym strzale Marka Hanuska nie do końca dobrze piłkę wyłapał. Ta wyszła na rzut rożny, a w pozostałych fragmentach spotkania no, może kilkukrotnie miał potrzebę, aby przyjąć piłkę nogą podaną przez własnych obrońców, zagrać ją gdzieś dalej, choć najczęściej podawał krótko. Można powiedzieć, że taki spokojny dzień w biurze dla Frederika Rolowa. Jaki będzie dla Jakuba Buska, no życzylibyśmy sobie, żeby był trudniejszy. Na razie oczywiście daleko do tego, ale ładnie zachował się teraz Przemysław Kita, mimo że był faulowany, utrzymał się przy piłce, puścił grę arbiter, ale za chwilę Widzewiacy ją stracili. Groźnie tutaj było teraz ze strony tego rezerwowego napastnika zespołu berlińskiego, czyli Geraldo Beckera. No, ale Widzewiacy poradzili sobie. Na razie jednak piłkę muszą oddać. No, pamiętamy, z kim się mierzymy. Zespół Ursa Fischera nie przegrał jeszcze w tym roku spotkania. Pamiętajmy też, w jakim jest miejscu, w momencie sezonu ekipa Unionu. Ma za sobą trzy kolejki Bundesligi oraz rozgrywany mecz w Pucharze Niemiec. Natomiast Widzewiacy są dopiero gdzieś na wstępnym etapie przygotowań. Przed nimi jeszcze 5 tygodni pracy przed pierwszym ligowym spotkaniem. W związku z tym no, zupełnie innej formy spodziewamy się po czwartej drużynie Bundesligi. Już nie mówię nawet o umiejętnościach, o poziomie gry w piłkę, ale także wybiegania, wytrenowania, zrozumienia, siły w nogach, szybkości, wytrzymałości i mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Teraz kolejna groźna akcja. Gdy mówiłem, zagranie za plecy Krystiana Nowaka. Dobrze znowu interweniował Jakub Wrąbel. Wyszedł zawodnik Widzewa na 11 metr i nie dał się pokonać, ale i nawet gdyby został pokonany, to i tak bramka nie zostałaby uznana, bo dopatrzył się pozycji spalonej sędzia boczny, a więc zaczynamy od rzutu wolnego. 53. minuta, wciąż bezbramkowo w Berlinie, wciąż Widzew nie dał się pokonać i to jest chyba największy pozytyw. Jeśli ktoś tutaj liczył, że łodzianie podejmą taką równorzędną walkę i będą stanowić zagrożenie także dla bramki rywala, no chyba miał zbyt wygórowane oczekiwania. No a taki kibic, który spodziewał się wielkich trudności, wysokiej porażki,
No myślę, że może być lekko pozytywnie zaskoczony obrotem spraw, ale też patrzmy na to wszystko uczciwie i trzeźwo. Widzew jest drużyną wyraźnie po piłkarsku słabszą od Unionu na papierze i na boisku niestety też. Ale myślę, że nie spodziewaliśmy się niczego innego. Myślę, że to, co pokazuje Widzew przez te 53 minuty, to nie jest na pewno powód do wstydu, tylko do delikatnego zadowolenia, biorąc pod uwagę oczywiście klasę rywala, który próbuje znowu atakować. Znowu rezerwowy Woltzamer, ostro teraz potraktowany przez Kacpra Karaska. No nie wiem, czy nie wyciągnie arbiter z żółtej kartki teraz z kieszonki. Chyba jeszcze tylko pogrozi palcem Karaskowi. No nie jest to jakby specjalnie ostre wejście, tutaj więcej Woltzamer dał od siebie niż faktycznie Karasek przesadził. Chyba skończy się tylko na przybiciu piątek za moment i na rzucie wolnym dla Unionu. I to jest większe zmartwienie w tej chwili dla Widzewa, bo ustawia piłkę Bastian Oczipka, aktywny w pierwszej połowie, kilka groźnych dośrodkowań, choć moim zdaniem najlepszego piłkarza Unionu w pierwszych 45 minutach, czyli Lewina Ocunalego, już na boisku nie ma. 55. minuta, Oczipka, lewa noga, dośrodkowanie w pole karne i uderzył z powietrza bardzo groźnie w taki ekwilibrystyczny sposób, grający chyba z trójką, takie mam wrażenie, obrońca zespołu, czyli Paul Jacquel, ale na szczęście ta piłka kilkanaście centymetrów nad poprzeczką przeleciała, spojrzał tylko cały zespół Widzewa, czy piłka wpadnie do siatki, na szczęście nie, na szczęście znowu sprzyja tutaj fortuna Wrumblowi, bo bardzo dużo tych niecelnych strzałów w tym spotkaniu oddawali gospodarze, no to też trzeba umieć temu szczęściu pomóc i Wrumbel też to dzisiaj robi. Na razie szczęście przy Widzewiakach jest, bo kilka groźnych naprawdę akcji zespołu Unionu zakończyło się szczęśliwie pudłem, a wtedy, kiedy trafiali w światło bramki, to Wrumbel był na posterunku. Teraz odważna akcja, Kuna wchodzi w dribbling, nasz pomocnik, przebitka, wróciła piłka do Kuna, z lewej strony jest Radosław Gołębiowski, ach, tu się troszkę Radek teraz zdrzemnął, szybko koło niego znalazł się jeden z rywali, to chyba Timo Baumgart, jeśli ten piłkarz pozostał na boisku, nie ma już Baumgartla, więc to jest inny półprawy stoper, tak czy inaczej, no wyprzedził w tej akcji naszego wahadłowego, zabrał mu piłkę, za moment był przez Gołębiowskiego faulowany. Zaczyna Union teraz spod własnej bramki, długie podanie ze strony Buzka, skacze w powietrze i wygrywa piłkę Antony Udża, ale na szczęście to zgranie do Endo nie było zbyt celne, ale Udża jeszcze raz opanował piłkę, 30 metrów do bramki, gonił go Marek Hanusek i nadepnął gdzieś na Achillesy albo gdzieś po kostkach, zahaczył zawodnika z numerem 11 na plecach. No nie będzie tutaj rzutu, przepraszam, nie będzie tu żółtej kartki, będzie tylko rzut wolny, no aż można powiedzieć rzut wolny, ale tylko dlatego, że bez żółtej kartki, to miałem na myśli, a więc na razie upiekło się widzę, jaką w tej drugiej połowie, widać, że arbiter no, stara się tworzyć takie warunki ligowe, nie przesadza tutaj z kartkami, daje grać jednym i drugim piłkarzom. Nie było tutaj też brutalnych wejść, trzeba powiedzieć, że te pierwsze 56 minut to takie spotkanie towarzyskie przed meczem. Obie drużyny tutaj wymieniły oczywiście piątki, ustawiły się do wspólnego zdjęcia wymieszanymi składami wraz z trójką sędziowską, a więc na bardzo, bardzo przyjaźnie tutaj przyjęty Widzew przez Berlińczyków. A teraz Oczipka z lewej strony próbuje mu dotrzymać kroku Karasek, dopuścił jednak do dośrodkowania. No widać, że w momentach, kiedy Union przyspiesza akcję, wtedy, kiedy w pierwszej połowie zwłaszcza Lewin Ocunali ruszał z bardzo szybkimi kontrami, albo kiedy w pojedynkach 1 na 1 Oczipka, Udża, czy na przykład Endo Keita próbują grę troszeczkę zintensyfikować, no to Widzewiacy mylą się wtedy. Wtedy te niedostatki taktyczno-techniczne w umiejętnościach Łodzian są widoczne, ale przecież to jest rzecz normalna. Przypominam, gramy z czwartą drużyną, aktualnie czwartą drużyną Ligi Niemieckiej, która w tym roku nie przegrała jeszcze meczu. Teraz nieporozumienie Wrumbla z Nowakiem. Wrumbel rozłożył ręce, jak gdyby no, miał pretensje do Nowaka, że ten nie zostawił mu tutaj wolnego korytarza. Myślę, że Wrumbel już był tutaj gotowy do piąstkowania tej piłki. Ostatecznie wybił ją Nowak głową tuż za pole karne. Widzewiacy się przy piłce utrzymali, no ale ten pressing zespołu Unionu jest naprawdę bardzo wyraźny. Nie jest łatwo spod niego wyjść, z tych kleszczy się wyrwać Łodzianom, rozklepać atakujących zawodników i przejść przez tą pierwszą falę pressingu. Raczej kończy się to stratami albo wycofaniem piłki do tyłu, albo zagraniem gdzieś na oślep do przodu. Na razie Widzew cofnięty całą drużyną na własną połowę. Również zespół Unionu, ta linia obrony znowu bardzo wysoko ustawiona, a
ale teraz niezbyt dobre zagranie rezerwowego piłkarza zespołu trenera Ursa Fischera, Paula Jakela, i od autu zaczną Widzewiacy. Troszkę teraz złapią oddechu, trochę jest okazji, trochę czasu na to, żeby odetchnąć, gdzieś to szybsze bicie serca uspokoić, no bo troszkę na karuzelę Widzewiacy na początku tej drugiej połowy wrzuceni. Zarysowała się wyraźna, myślę, że większa przewaga Unionu nad Widzewem niż miało to miejsce w przekroju całej pierwszej połowy. Ale akurat Przemysław Kita na razie nie ma się czego wstydzić po tych pierwszych 13 minutach drugiej połowy. Kilka razy urwał się rywalom, raz znowu był faulowany, no i piłka została oddana Łodzianom. Przenosimy ciężar akcji na lewą stronę. Fatalny błąd Gołębiowskiego. Będzie niebezpiecznie. 4-4. Próbują jeszcze Widzewiacy wracać. Natychmiast do grania w pole karne. Doszedł do sytuacji strzeleckiej Udżach po podaniu drugiego z czarnoskórych piłkarzy Unionu, bo w drugiej połowie mamy takich dwóch na boisku, czyli Sheraldo Beckera. Na szczęście strzał mimo tego, że nie było daleko, to jednak nie była to pozycja wymarzona dla Antonego Udża i na szczęście znowu niecelnie, znowu piłka mija bramkę strzeżoną przez Jakuba Wrąbla. Dlatego wciąż 0-0 w Berlinie pomiędzy Unionem a Widzewem. Hanusek teraz stracił piłkę. No mam takie wrażenie, że Widzewiacy, którzy są na zupełnie innym etapie sezonu, o tym mówiłem, w środku przygotowań, nawet nie w środku, nawet można powiedzieć, że dopiero gdzieś chwilę po wstępie do przygotowań Widzewiacy są po dwóch sparingach. No musi gdzieś wyjść z czasem zmęczenie, z czasem brak wytrzymałości, która jest dopiero budowana przez Janusza Niedźwiedzia i jego sztab. No a Union jest praktycznie, no nie powiem też, że w środku sezonu, ale dużo już tych spotkań w nogach piłkarzy zespołu z Berlina. Ten mecz, ten sparing z Widzewem jest dla nich okazją do poważniejszego treningu, do zachowania rytmu meczowego przez większość piłkarzy, no bo trwa przerwa w Bundeslidze, ona za półtora tygodnia dopiero wznowi swoje rozgrywki, w związku z tym Union Berlin miał się tutaj mierzyć z drużyną z Aue. Przeciwnik mecz odwołał, szybka decyzja, żeby przyjechać do Berlina, szybkie zaproszenie dla Widzewa, no i stąd tutaj nasza obecność. Z Montini niezbyt dobre zagranie, wydawało się, że Włochu piłkę opanuje i będzie szansa na dwójkową akcję z Przemysławem Kitą, ale niestety nasz napastnik błąd popełnił, piłka uciekła poza linię końcową i będzie od własnej bramki zaczynał Busk. Pół godziny do końca spotkania, już ciemno całkowicie w Berlinie, ale na szczęście nie pada. Cała droga dojazdowa do Niemiec, w zasadzie już po przekroczeniu granicy, to jazda w deszczu, natomiast w samym Berlinie i w okolicach stadionu delikatna mrzawka, im bliżej pierwszego gwizdka, tym coraz bardziej ustępująca i praktycznie cały mecz w bezdeszczowej aurze. Nie jest ciepło oczywiście w godzinie rozpoczęcia spotkania, około 3-4 stopni Celsjusza. Teraz może będzie troszeczkę bliżej zera, może 2, może 1 stopień, ale bez deszczu. Trawa naprawdę murawa, naprawdę zielona, ładnie przygotowana. Tutaj nikt nie ma problemu z tym, żeby grać mecz sparingowy na głównej płycie, a przecież dzieli nas raptem kilkaset kilometrów pomiędzy Łodzią a Berlinem. Jest to około 500 kilometrów. W Łodzi niestety musimy trenować i grać mecze sparingowe na Łodziance, na boisku sztucznym, a tutaj nikt nie robi problemu z tym, żeby puścić kibiców w dobie pandemii, w tym, żeby wejść na główną płytę i zagrać sparing z drużyną z Polski. Wracamy na boisko, choć tutaj akurat wiele się w ostatnim czasie nie dzieje. Próbują teraz zawodnicy Unionu przez prawą stronę rozgrywać kolejną akcję. Mam takie wrażenie, że w drugiej połowie to nie Janusz Niedźwiedź, a właśnie Urs Fischer zmienił ustawienie swojej drużyny. To troszeczkę ryzykowne stwierdzenie z mojej strony, bo tak dobrze aż tej drużyny nie znam, ale mam wrażenie, że tutaj takie klasyczne czterech obrońców oglądamy w linii obronnej. No i zobaczymy jak teraz. Oczipka, on na pewno gra na lewej stronie, wcześniej na wahadle, teraz na lewej pomocy. Schodzi też tam często Endo, próbują we dwóch tam podwajać tę strefę piłkarzy Unionu, ale na razie prawą stroną akcja. Będzie za moment zagranie w pole karne, tutaj sobie na raty, ale ostatecznie nie radzi Marek Hanusek. No i trwa akcja Unionu, Promel. Wchodzi Oczipka w pole karne, próba dośrodkowania. Chyba tutaj nogę dołożył Karasek? Nie, jednak nie. Jednak uznał arbiter, że piłkarz Widzewa piłki nie dotknął. W związku z tym Jakub Wrąbel za moment będzie zaczynał spod bramki. A tymczasem mamy kolejne zmiany w zespole Unionu Berlin. Endo opuszcza już plac gry, a także Grisza Promel. Ta dwójka już udział w dzisiejszym meczu zakończyła, a na placu gry
W ich miejsce zameldował się gracz z numerem 28, a więc Christophe Trimmel, znane nazwisko, i z numerem 39 Suleiman Abdullahi, a więc Nigeryjczyk, jeśli dobrze kojarzę. A więc mamy nowe twarze, będzie jeszcze trudniej widzewiakom, bo świeża krew na boisku za tych piłkarzy, którzy grali od początku, wchodzi do gry, a w zespole Łodzian cała, no może nie armia, ale naprawdę wiele tych graczy, którzy grali od pierwszej minuty. Wrąbel, Zieliński, Nowak, Stępiński, Hanusek, Kun. No i to byłoby na tyle. Te nazwiska to piłkarze, którzy grają od pierwszej minuty i myślę, że z czasem Janusz Niedźwiedź będzie ich zmieniał. Na pewno do wejścia będzie się nam szykował Konrad Reszka. On już w takiej intensywnej rozgrzewce, a więc dostanie Konrad swoją szansę zagrania z Unionem Berlin, gdy tylko nadarzy się okazja do jego wejścia na murawę. Na razie widzę przy piłce Zieliński. Z prawej strony Przemysław Kita. Ładny balans ciała. Ucieka Kita do prawej strony. Zatrzymał się jednak. Stwierdził, że tam jest za mało miejsca, żeby kontynuować akcję. Wycofał piłkę do Zielińskiego. Ten do Hanuska. Hanusek teraz gra niczym stoper, a więc to jeszcze większe roszady nastąpiły w linii obrony. Myli się Patryk Stępiński. Przyjmują piłkę nasi przeciwnicy. Wypychany jednak Woltzamer. Do prawej strony teraz dogranie do Trimmela. Trimmel też się zatrzymał, bo zdążył w porę wrócić Radosław Gołębiowski. Zamknął mu tam drogę do tego, żeby rozpędzić się prawą stroną i widzewiacy będą mogli przyjąć atak za chwilę z lewej strony, bo już zmienia flankę zespół Unionu. Rozpędza się Sulejmani, ten, który wszedł na boisko. Ale dobre zachowanie w polu karnym Pawła Zielińskiego, nawet piłki nie wybijał, tylko przyjął sobie klatką piersiową, no ale niestety wyjście z własnej połowy już nieudane. Widać te problemy widzewiaków teraz z przekraczaniem środka do boiska. Wtedy, kiedy próbujemy przejść z piłką przez linię środkową, no to tam już brakuje nam troszeczkę umiejętności, aby złamać tę linię oporu zespołu z Berlina, nawet powiedziałbym linię naporu. Bo jest to linia bardzo aktywna, to są zawodnicy presujący, wychodzący wysoko, tak jak dużymi fragmentami pierwszej połowy, ale to może za moment, bo niezłe dośrodkowanie ze skrzydła. Chyba Trimmel był tym, który dogrywał piłkę i próbował to wszystko zamykać. Antony Udża, piłkarz, który jest od pierwszej minuty na placu gry, no ale trochę centymetrów mu zabrakło. Na szczęście dla nas do piłki nie dofrunął, natomiast wracając do tego ustawienia drużyny Unionu, to w pierwszej połowie tak się zdarzało i teraz w drugiej też wielkimi fragmentami tak to wygląda. Mam na myśli fakt, że linia obrony naszych rywali ustawia się bardzo wysoko, w okolicach 35-40 metra od bramki Widzewa, więc naprawdę no, jesteśmy w takie kleszcze łapani przez formacje napierające na widzewiaków, formacje Unionu, no i ciężko sobie z tym poradzić. Ciężko jest sobie z tym poradzić w takim sensie, żeby złamać tę linię oporu, żeby gdzieś z tą piłką przedostać się przez te zasieki i zaatakować przeciwnika. Widzew panikuje trochę w tym momencie, trochę brakuje pomysłu, może trochę umiejętności, no dlatego przez całą tą drugą połowę, przez te 20 minut, które już za nami oglądamy raczej Widzew biegający za piłką, a zespół Unionu grający piłką, ale przypomnę, wciąż 0-0, więc wciąż patrząc z perspektywy wyniku, jest to bardzo fajny wynik dla Widzewa, no z perspektywy doświadczeń, z perspektywy wartości szkoleniowej, materiału poglądowego dla trenerów, no mecz bezcenny. Kolejne dośrodkowanie w pole karnej, gdzieś tam piłka otarła się o rękę Radosława Gołębiowskiego. Krzyknęli kibice, domagając się rzutu karnego, ale to absolutnie nie było tym mowy. Ręka przy ciele, poza tym nastrzelona z kilku metrów, jeśli w ogóle była, no to wszystko zgodnie z przepisami. W międzyczasie wszedł nam do bramki Konrad Reszka w okolicach 66 minuty, a więc te 20 kilka minut bramkarz Widzewa dostanie, żeby się tutaj pokazać. A na ławce rezerwowych jeszcze na wejście czekają inni gracze, zwłaszcza młodzi. Kamil Machałek, czeka także Dawid Owczarek, Daniel Chwałowski. No i z nowości Martin Kreuz-Riegler, czyli no, trudne nazwisko, będzie przekleństwem komentatorów Austriak. Piłkarz, który podpisał 2 dni temu kontrakt z Widzewem, czeka wciąż na możliwość wejścia do gry. Być może zmieni Krystiana Nowaka, może Patryka Stępińskiego, może Pawła Zielińskiego. Zobaczymy, czy w ogóle wejdzie do gry. Na razie próba uderzenia. Znowu uderzał grający z numerem 9. Andreas Woltzamer to jest piłkarz dość aktywny w tej drugiej połowie. Myślę, że najbardziej taki rzucający się w oczy po stronie Unionu. Ale bramki wciąż Union zdobyć nie może. Myślę, że może to gdzieś delikatnie ciążyć zawodnikom Unionu, bo przecież oni byli zdecydowanym faworytem tego spotkania. Nie ma co tego
kryć w związku z tym. Pewnie, tak strzelam, spodziewali się łatwej przeprawy, wysokiego zwycięstwa, fajnego przetarcia. No na razie nie mogą Widzewiaków napocząć, ale dokonuje kolejne zmiany trener Urles Fischer. Do gry wejdzie zawodnik oznaczony numerem 29, a jest to Lorenz Dell. Tymczasem rzut rożny dla drużyny z Berlina, Trimmel, niezła wrzutka, uderzenie, jest dobra reakcja Konrada Reszki, odbicie piłki niestety przed siebie, no i trochę wbrew bramkarskiej szkole, ale rozumiemy, że strzał nie był łatwy. Tym piłkarzem, który strzelał głową, był Robin Knohe, a więc kapitan drużyny Unionu, który gra od pierwszej minuty w tym spotkaniu. Niezła wrzutka, piłka odchodząca, więc poza zasięgiem całkowicie Konrada Reszki, ładna, solidna główka Robina Knocha, ale dobra interwencja Reszki na linii, piłka jednak odbita przed siebie, na szczęście nikt jej nie dobił. A tymczasem na trybunie stojącej, bo tutaj praktycznie każda jest stojąca w Berlinie poza tą główną, ale naprzeciwko nas dodamy wzdłuż tej drugiej linii bocznej boiska. Jakaś grupka kibiców Widzewa nam się zameldowała. Słyszeliśmy słynne brędby, a więc łódzki Widzew ole. Może to doda Widzewiakom, a nie muszę. Bardzo się to przyda, bo kolejna groźna akcja z zespołu gospodarzy. Julian Raerson strzelał, ale tym razem Reszkę wyręczył Krystian Nowak. A więc 69. minuta i można powiedzieć, podkręca tempo Union coraz bardziej, coraz większa pazerność na strzelanie tej bramki ze strony Niemców. No, może jakiś kontratak Widzewiaków, może jakaś jedna, druga akcja, ale teraz bardzo źle. Mattia Montini stracił piłkę na własnej połowie. Rusza z kontratakiem zespół Unionu Udżach. Dwójkowa akcja z Vox Zamerem, ale na szczęście nie udało się. Mi przyjmuje futbolówkę Kasper Karasek. Widzew rusza z kontrą, ale tam mało miejsca, mało czasu. No i też pewnie mało siły w nogach, mało energii. Będę to może powtarzał do znudzenia, ale Widzewiacy są po dwóch sparingach. Ten jest dopiero trzeci. 2,5 tygodnia temu łodzianie rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej, która startuje w ostatni weekend lutego, natomiast drużyna niemiecka ma za sobą już 3 mecze ligowe, 3 mecze o stawkę, więc no nie ma co w ogóle tutaj porównywać tego, jak obie drużyny są w tym momencie, na jakich są etapach, jeśli chodzi o swoje wytrenowanie, wybieganie, o siłę, o czucie piłki, czucie boiska i tak dalej, i tak dalej. Ale na tym boisku Unionu Berlin, na boisku czwartej drużyny Bundesligi, widzę, wciąż zachowuje czyste konto i trochę to może takie, powiedziałbym, bardzo skromne, przesadnie skromne, nie chcę powiedzieć, że to kompleksy polskie, widzewskie troszeczkę wychodzą, czy ze mnie wychodzą w tej chwili, no ale myślę, że utrzymanie tego 0-0, utrzymanie się jak najdłużej z czystym kątem, to jest z każdą minutą przyjemność po prostu dla kibiców Widzewa. Myślę, że nikt nie będzie miał tutaj pretensji, jeżeli łodzianie skończyliby taki sparing wynikiem 0-0, bo mówiłem o tym, to jest jednak różnica kilku klas, jeśli chodzi o jedną, a drugą drużynę. Ale na razie no nie mamy tego odzwierciedlenia, tej różnicy klas w wyniku. Ten wciąż bezbramkowy, 71. minuta. Obrazek gry nam się wciąż nie zmienia, a więc w natarciu zespół Unionu. Teraz prawą stroną próbowali przedrzeć się Berlińczycy. Dobrze w defensywie zachował się teraz Patryk Stępiński, ale piłka wychodzi na rzut rożny. W związku z tym będziemy znowu spoglądali w narożnik boiska. Tam Christopher Trimmel, doświadczony piłkarz o znanym nazwisku w kilku klubach Bundesligi, już karierę swoją mógł rozwijać. No i teraz dośrodkowuje Trimmel ponownie. Czy uda się odstrzał? Nie, dobrze, w powietrzu Krystian Nowak. On wybił piłkę daleko poza własne pole karne. No ale wciąż próbują goście, konkretnie Becker do lewej strony. Tutaj jest rezerwowy Dell. Obok niego Montini, który próbował teraz wcielić się w rolę bocznego obrońcy. No nie wiem, czy miał swój wkład w to, co przed chwilą obejrzeliśmy, ale jeśli tak, to brawo, bo Lorenz Dell zagrał źle. Zagrał za mocno, piłka poszybowała nad głowami piłkarzy znajdujących się w polu karnym i nikt nie oddał strzału. Ale tu presuje coraz mocniej zespół Unionu. Marek Hanusek atakowany już we własnym polu karnym na wysokości 4-5 metra, więc widać, że Unionowi bardzo tutaj zależy na tym, żeby jednak chociaż tę jedną bramkę strzelić. No, nie wypada z perspektywy zespołu z Berlina no nie zwyciężyć z wiceliderem polskiej pierwszej ligi, patrząc z ich perspektywy. My oczywiście trzymamy kciuki za tym, żeby jednak nim się ta sztuka nie udała. Kolejne zmiany, a w zasadzie zmiana w zespole Widzewa za moment nastąpi. Martin Kroj
trójce Rigler nam się tutaj pojawia, więc będzie taki nieoficjalny jeszcze oczywiście debiut za kilka chwil, a na razie w ataku zespół Unionu znowu gdzieś na 30 metrze szuka okazji do rozegrania akcji zespół gospodarzy. No i uderzenie z dystansu w wykonaniu Juliana Riersona niecelne, ale mimo to rzucił się do piłki Konrad Reszka. Myślę, że niepotrzebnie, nie schował rąk nasz bramkarz i w związku z tym będziemy mieli rzut rożny. Szkoda, bo można było po prostu zabrać ręce i piłka wyszłaby na aut daleko od słupka. Mamy zmianę. Ten piłkarz, który boisko opuszcza, to Kasper Karasek, a więc można powiedzieć taka trochę wędka dla tego zawodnika, bo on przecież wszedł do gry dopiero w 46 minucie, a tymczasem schodzi z boiska. Ale może to jakiś uraz, może jakiś inny pomysł taktyczny trenera Niedźwiedzia, który dalej chce coś przećwiczyć. Na razie Trimmer z rzutu rożnego ponownie, znowu na głowę Krystiana Nowaka, a więc na razie Nowak dobrze spisuje się w tych pojedynkach powietrznych, choć przypomnę, kilka minut temu dopuścili do uderzenia głową Robina Knoe zawodnicy Widzewa. No, na szczęście Konrad Reszka był na posterunku. Zerkam teraz, jak to ustawienie nasze wygląda. No, wygląda nietypowo. Na razie Martin wszedł na pozycję albo pół lewego stopera, albo lewego obrońcy. Musimy jeszcze chwilkę zaczekać. Chyba wygląda na to, że cały czas Widzewiacy grają trójką, natomiast teraz tym półprawym stoperem jest Patryk Stępiński, środkowym obrońcą Krystian Nowak, a półlewym stoperem Martin Kreutz-Legler. A więc tak jak się spodziewaliśmy, na tej pozycji Austriaka oglądamy od w zasadzie pierwszych chwil bycia w drużynie w meczu sparingowym, ale na razie może być wystawiony Austriak na ciężką próbę, bo atakuje Trimmel. Dogranie do prawej strony, tam był jeden z czarnoskórych piłkarzy zespołu z Berlina, konkretnie Szeraldo Becker, no ale do środkowania krótki słupek zablokowany przez obrońców Widzewa, konkretnie przez Krystiana Nowaka, i znowu udało nam się odeprzeć atak ekipy z Berlina, która właśnie jest na pozycji spalonej, konkretnie Antony Udżach. Nie, przepraszam, to nie był Antony Udżach, tym razem to Sulejman Abdullahi nam się tutaj znalazł poza linią obrony, w związku z tym od rzutu wolnego zaczną Widzewiacy. 75. minuta, 0-0, patrząc z perspektywy wyniku. Fajne, przyjemne, gramy przecież na boisku, na wyjeździe drużyny, która jest w trakcie sezonu, która jest na czwartym miejscu w Bundeslidze, która nie przegrała w tym meczu jeszcze spotkania o stawkę. No ale patrząc z perspektywy gry, no widać ewidentnie, że Widzew jest drużyną słabszą, zdominowaną przez Union, ale czy ktoś spodziewał się czegokolwiek innego, patrząc w tabelę Bundesligi, patrząc na poziom gry obu zespołów? Chyba nie i chyba, myślę, można mieć takie umiarkowane, pozytywne wrażenie z tego, jak Widzew tutaj stara się po prostu nie przegrać z Unionem. Teraz może się to utrudnić, uderzał grający z 27 Szeraldo Becker, ale piłka utknęła gdzieś w nogach obrońców Widzewa i nie będzie z tego zagrożenia dla bramki Reszki. Martin zagrał do Dominika Kuna, teraz Marek Hanusek do lewej strony, ponownie Austriak, próbuje gdzieś odważnie wejść, no pierwsze takie odważniejsze wejście, piłka stracona, ale przynajmniej no, ktoś podjął ryzyko, a był tym piłkarzem właśnie Martin Kreutz-Rigler. A na razie Widzewiacy znowu zepchnięci pod własną bramkę, teraz podanie do Konrada Reszki, już Udżach chciał ruszyć do Patryka Stępińskiego, odpuścił sobie napastnik Unionu jednak ten atak. Napastnik, który w pierwszej połowie kilka niezłych akcji nam zaprezentował, ale bez szału, tak bym powiedział. Antony Udża nie miał jakiejś stuprocentowej sytuacji, okazji strzeleckiej, ale kilka razy mógł zachować się lepiej. Ogólnie powiedziałbym, że spodziewałem się po tym graczu troszkę więcej, ale wiem, że przekleństwem komentatora jest to, że piłkarze często potrafią zagrać wprost przeciwnie do tego, co komentator mówi, więc jeżeli za chwilę to Udżach strzeli nam bramkę, to będzie to w takim razie moja wina, tak mówiąc oczywiście całkowicie z przymrużeniem oka. Teraz faulowany jeden z rezerwowych graczy Unionu, Lorenz Dell, no i zacznie od rzutu wolnego zespół Unionu. Już to zresztą zrobił Robin Knoe. Teraz przekracza jeden z obrońców Unionu linię środkową boiska. Znowu atakuje sporą liczbą zawodników zespół z Berlina. Znowu Widzew cofnięty do głębokiej defensywy. No można powiedzieć, że Widzew postawił teraz taki trochę, może nie autobus, no ale jednak no taki busik ośmioosobowy jest tutaj gdzieś w okolicach pola karnego zaparkowany. Ale powtarzam jeszcze raz, to jest normalne, biorąc pod uwagę klasy przeciwnika. Nawet jeżeli Widzew miałby to spotkanie wysoko przegrać, na co się raczej szczęśliwie dla Widzewa nie zapowiada póki co, ale nawet gdyby, to jako
jakość takiego przeciwnika sprawia, że wartość szkoleniowa, wartość tego, co dowiemy się po tym sparingu, jest bezcenna. Teraz kolejne groźne wejście w pole karne tego najaktywniejszego w drugiej połowie Andreasa Vogtzamera. No i bardzo blisko strzelenia bramki, ale ostatecznie się to nie udaje. Ostry kąt, uderzenie lewą nogą tego piłkarza i chyba, takie mam wrażenie, lepszym wyborem z jego perspektywy byłoby szukanie podania do wbiegających partnerów, a nie strzał z tej trudnej pozycji. Ale to są dobre wiadomości dla Widzewa, bo strzał był niecelny i w związku z tym Widzew wciąż remisuje w Berlinie z Unionem 0-0, a więc można powiedzieć, że Union znowu nie wykorzystał niezłej okazji do tego, żeby napocząć Łodzian. A do końca meczu już niecałe 13 minut. No to wystawia niezłe świadectwo wiceliderowi pierwszej ligi. Trimmel z prawej strony jest Abdullani. Wycofuje piłkę do tyłu. Paul Jakel. Teraz z piłką kapitan zespołu Unionu Robin Knoche do lewej strony. Rierson, dośrodkowanie, znowu Nowak, dobrze ustawiony. Po raz kolejny tutaj do strzału składał się Andreas Vogtzamer. Po raz kolejny to nie było najlepsze uderzenie, ale to jest piłkarz, który naprawdę jest aktywny w tej drugiej połowie. On najczęściej próbuje nękać obronę Widzewa, która ustawiona jest w zasadzie już teraz na piątym metrze. Zepchnięci Widzewiacy, no niemal bokser gdzieś w narożnik ringu i obijany co chwilę, ale cały czas ta garda Widzewa jest bardzo szczelna. Cały czas te ciosy, już tak zostając przy tej nomenklaturze pięściarskiej, cały czas te ciosy przez Unią są wyprowadzane, ale cały czas są to ciosy niecelne. Cały czas to wszystko jest zbijane na gardę albo Widzew robi uniki, no ale cały czas jest na wstecznym biegu zespół Widzewa. To nie dziwi. Ta czasowa obecność Łodzian w drugiej połowie na tej przestrzeni boiska, na połowie Unionu, jest znikoma, jest jeszcze mniejsza niż w pierwszej połowie. Teraz znowu Vogtzamer, zagranie do środka, do Dela, ale dobrze tam się ustawili Widzewiacy. No i piłkę na chwilę udało się zabrać, na chwilę udało się ją odzyskać i spróbować ruszyć jakąś akcję, no ale do końca się ta sztuka Christopherowi i Normanowi nie udała. Ale piłka wciąż jest w posiadaniu Widzewiaków. Krystian Nowak teraz już nie atakuje tak wysokim pressingiem Union, pozwala Nowakowi wyprowadzić piłkę gdzieś na 30 metr. Teraz dopiero wychodzi udział do Nowaka. Następuje podanie do Kreuz Glera i teraz Widzewiacy spróbują wreszcie dwóch, trzech, czterech, pięciu podań i oszukać ten pierwszy blok obronny złożony z pomocników. Nie udało się jednak, strata. Udżach do lewej strony. Tutaj jest piłką Abdullani. Lewa noga uderzenia Abdullani w krótki róg, ale świetnie broni Konrad Reszka. Pilnował tego krótkiego słupka nasz bramkarz i mimo tego, że uderzenie było naprawdę silne, choć w krótki róg, poradził sobie, a więc wciąż 0-0, no ale wciąż ta pętla na szyi Widzewiaków się zaciska. Wciąż przeciwnik stara się tę gardę Widzewa rozbić i gdzieś jakimś takim dolnym uderzeniem, gdzieś jakimś sierpem na szczękę posłać nas na deski, żeby Widzew był liczony, ale Widzew się nie daje. Rzut rożny, 81. minuta, ponownie Trimmel, etatowy wykonawca stałych fragmentów w zespole Unionu w drugiej połowie. Jest dośrodkowanie, będzie strzał, nie, znowu Nowak, pan przestworzy, można powiedzieć, że jeśli chodzi o Berlin, no to tutaj w powietrzu króluje nam Krystian Nowak, bo to już któreś z rzędu dośrodkowanie ze stałego fragmentu w pole karne Widzewa, gdzie Nowak wyskakuje w powietrze i piłkę wybija. Trimmel utrzymał piłkę w boisku, teraz przy niej Larenz Del, Vogtzamer do prawej strony, będzie bardzo niebezpiecznie, nie zdążyli tutaj Widzewiacy się ustawić, celne uderzenie broni Reszka, jeszcze dobitka i niecelna to Larenz Del, a w pierwszej kolejności strzelał chyba z Geraldo Becker, takie mam wrażenie, w pierwszym przypadku Konrad Reszka dobrze sobie poradził, odbił piłkę, no a dobitka tego młodszego gracza bardzo niecelna, więc po raz kolejny można powiedzieć Widzew uniknął kary za niedoskonałości grze obronnej, choć słowo kara nie do końca tutaj pasuje. Pamiętamy przecież, że mierzymy się z naprawdę trudnym przeciwnikiem i tego typu sytuacje są realne. No myślę, że gdyby 2-3 tygodnie temu ktoś powiedział nam, że Widzew w tym okresie przygotowawczym będzie się mierzył z czwartą drużyną Bundesligi na jego stadionie, w obecności jego kibiców, dowiadując się o rozegraniu tego sparingu w zasadzie na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem, no to myślę, że nikt by w to nie uwierzył. A jeśli jeszcze ktoś by mi powiedział, że do 82 minuty Union nie będzie potrafił Widzewowi strzelić bramki, bo takie są fakty, no to już nie uwierzyłbym na pewno.
ale mecz trwa minuty 90, więc wciąż możemy to przegrać. Wstydu i tak już nie będzie, to możemy sobie powiedzieć. Wszystko to, co wydarzy się w tych ostatnich 8 minutach, może być bonusem dla Widzewa. Znowu Wogzamer, blokowane jego dośrodkowanie, przewraca się Kita, ale jeszcze wstaje Przemek, jeszcze próbuje podjąć walkę. No i opłaciło się, bo Widzew przejął futbolówkę, zrobił kółeczko z nią Norman. Hanusek do prawej strony, Kita. Kita ma na plecach Rersona, próbuje się utrzymać przy piłce, no i zagrał o nogi nadbiegającego Wogzamera. Będzie rzut z autu dla Widzewa. 83. minuta. Paweł Zieliński zobaczył niepilnowanego Krystiana Nowaka. Niepilnowany Krystian Nowak. Jak to brzmi? Mówimy o Krystianie Nowaku, który jest ustawiony przed własnym polem karnym i dostrzegamy i podkreślamy to, że nie jest on atakowany. To też świadczy o tym, jak wysoko pressing ustawia zespół Unionu, jak bardzo zależy mu na tym, żeby zmusić Widzewiaków przy wyprowadzaniu piłki do błędu, żeby znaleźć w końcu chociaż tę jedną bramkę, żeby wygrać ten sparing, żeby w świat poszedł wynik korzystny dla Unionu. No bo 0-0 z wiceliderem pierwszej polskiej ligi z perspektywy czwartej ekipy niemieckiej ekstraklasy. To nie jest powód do dumy. No ale mecz trwa, jak mówiłem, atakuje Rierson. Schodzi do środka. Podanie krótkie do grającego z numerem 38 Zomnica. Mało aktywny ten piłkarz, rzadko wymawiam jego nazwisko w drugiej połowie części. Na przykład Trimela, który teraz przy piłce. Jest to środkowanie, znów brak strzału. Zieliński przyjął sobie piłkę prawą, wybił lewą nogą. Oddala zagrożenie. To jest taka rozpaczliwa próba obrony Widzewa w tych ostatnich 20-25 minutach. Na razie próba udana, bo Widzew bramki wciąż w Berlinie nie stracił. Mimo tego, że przeciwnik naprawdę próbuje wszystkich sposobów. Teraz jest dośrodkowanie w pole karne. Kolejna główka i piłka spada na górną siatkę. Antony Udża to ten zawodnik, który uderzał głową ponad bramką na szczęście Konrada Reszki. Poza zasięgiem naszego popularnego Rechy ta piłka była i spadła na górną siatkę. Boże, gdyby 2 metry dalej miał do bramki Antony Udża, to wtedy by do bramki trafił. Ale miał trochę bliżej, w związku z tym piłka nie zdążyła spaść. Kolejny atak Unionu na połowie Widzewa, ale Hanusek sobie z tym poradził. Teraz próbuje zrobić to samo Montini. Zwolniła ta szansa na kontrę, bo nawet nie kontra, ale teraz ładne podanie. Tutaj można chwalić Austriaka. Faulowany chyba był zawodnik Widzewa, ale strzela Przemysław Kita i broni nogami Buzka, więc no, ciekawa sprawa, bo wiemy, Jakub Buzk zmuszony do interwencji. W 85. minucie wreszcie Widzew zaprezentował nam jakąś akcję ofensywną, chyba najlepszą w tym spotkaniu. Zaczęło się wszystko od bardzo przytomnego pionowego podania Martina Kreuzer-Riglera. Przyjął futbolówkę Dominik Kun, zagrał do wbiegającego w pole karne Przemysława Kita, ten strzelił w krótki róg, ale dobrze wyszedł z bramki. Jakub Buzk skrócił kąt i nogą odbił futbolówkę po strzale Kity. No mielibyśmy tutaj naprawdę nie lada niespodziankę, wręcz sensację, gdyby widzę strzelił bramkę. Za chwilę będzie mieć zespół Janusza Niedźwiedzia kolejną szansę ku temu, bo jest stały fragment gry, jest rzut wolny, ustawił futbolówkę Radosław Gołębiowski. Strzału z tego raczej nie będziemy oglądali. Pewnie dośrodkowanie, 28, może 30 metrów do bramki. Jednoosobowy mur, jest wrzutka Gołębiowskiego, ale prosto na głowę jednego z obrońców zespołu z Berlina. Czeka na możliwość wejścia na boisko Kamil Machałek, a więc kolejny młody piłkarz po Adamie Dębińskim, takim produkcie, za przeproszeniem, Akademii Widzewa. No i powtórzę te słowa, których Państwo nie słyszeli w pierwszej połowie. No gdyby ktoś 2-3 tygodnie temu powiedział takim właśnie piłkarzem jak Dębiński czy Machałek, że będą mierzyli się z czwartą drużyną Bundesligi, grając w barwach Widzewa, a Dębiński wychodząc w podstawowym składzie, no to nigdy z nich by w to po prostu no nie uwierzył, potraktowałby takiego widza, jako jasnowidza, jako wariata po prostu, człowieka, który nie wie, co wygaduje, a tymczasem Dębiński zagrał całą pierwszą połowę i mimo dwóch błędów wstydu sobie nie przyniósł, a za chwilę Machałek, ale widzę, że także drugi z młodych piłkarzy, to jest chyba Daniel Chwałowski i jeszcze Dawid Owczarek, a więc wszyscy, którzy tutaj przyjechali do Berlina, nie pojechali z pierwszą drużyną na wycieczkę. Każdemu z nich trener Niedźwiedź da szansę pograć. Około 3,5 minuty do końca spotkania. Union 0, Widzew 0, no i czekają na przerwę w grze ci trzej młodzi gracze z widzewskiej akademii, żeby zaprezentować się na boisku Unionu Berlin. Teraz niedobre zagranie Trimela do schodzącego tam z prawej strony
piłkarza Unionu Sulejmana Abdullahiego. No i zacznie od bramki Konrad Ryszka. Coraz większa szansa na uzyskanie tu remisu, co jest naprawdę dużym zaskoczeniem. Paweł Zieliński opuszcza boisko, więc ten piłkarz, który biegał po boisku od pierwszej minuty, także Patryk Stępiński, on tutaj chyba wybierze linię końcową. Nie, jednak nie. Mała korekta. Myślałem, że on zmierza już do linii końcowej boiska, jednak Dominik Kun z boiska schodzi i Mattia Montini, a więc kolejna wędka w cudzysłowie. Oczywiście nie jest to mecz ligowy, więc podchodzimy do tych zmian nieco inaczej, ale Montini po Karasku to jest kolejny piłkarz, który wszedł w drugiej połowie na plac gry i z niego właśnie schodzi. Ale pamiętajmy, za dwa dni, już pojutrze, już w piątek o 13 na Łodziance spotkanie z Ruchem Chorzów, kolejny mecz sparingowy, a więc no, trener Janusz Niedźwiedź nie ma jeszcze jakby mocno szerokiej kadry, musi tymi piłkarzami, ich umiejętnościami, ale też siłami bardzo rozsądnie gospodarować. Dwie minuty i kilkanaście sekund do końca spotkania. Widzewiacy próbowali utrzymać się przy piłce. Nie udało się ponownie. Aut dla Unionu. Piłka wyrzucona teraz przed pole karne do bramkarza, do Jakuba Buska. A i Wiedzywiacy tu próbują przeszkadzać. Na prawe wahadło przeniesie teraz Dawid Owczarek. Wyżej powędrował Przemysław Kita, więc no bardziej swoje środowisko naturalne, można powiedzieć. Bliżej pola karnego przeciwnika, nie własnego. Choć znając zapędy ofensywne Unionu, za chwilę będę musiał to odszczekać. Jest uderzenie kolejne i znowu broni Konrad Reszka. No tym razem bardzo blisko uderzenia był oznaczony numerem 27 Sheraldo Becker. Ale piłka trafiła prosto w Konrada Reszkę. Nie chcę odbierać Konradowi oczywiście zasług w tej sytuacji. No może pochwalę go za to, że był dobrze ustawiony. Po prostu piłka trafiła w niego. Taka sytuacja powinna zostać zamieniona na bramkę. Gdyby futbolówka została posłana bliżej któregoś ze słupków, myślę, że Konrad nie miałby nic do powiedzenia. A tak piłka trafiła w niego, ale też trzeba umieć tak stanąć, żeby piłka w bramkarza trafiła. W związku z tym nie będę tutaj zasług Konradowi odbierał. Brawo, bo on też kilka groźnych strzałów w tej drugiej połowie wybronił, odkąd jest między słupkami, wszedł do gry w 65 minucie i parę razy pomógł bardzo wydatnie drużynie w zachowaniu czystego kąta. Około minuty, no i Widzewiacy będą mogli przybić sobie piątki i naprawdę spojrzeć jutro rano w lustro z podniesioną głową, przyjść na trening, no bo remis z czwartą drużyną Bundesligi na jego boisku, brak utraty gola, mimo tego, że Widzew całkowicie zdominowany przez Union, to jest na pewno powód do zadowolenia, choć na koniec to i tak tylko sparing. I tak jak przy przegranych mówiłem, żeby się tym nie przejmować, bo to tylko sparing. Tak i przy remisie w Berlinie powiem, że to tylko sparing. Choć dla kibiców Widzewa to jest troszeczkę więcej niż sparing, ten dzisiejszy mecz. Kolejna próba, może już ostatnia ataku ze strony drużyny z Berlina. Znowu atakuje Vogzamer i jeszcze futbolówkę przejmie jeden z jego partnerów i ostatecznie Krystian Nowak, znowu doskonale ustawiony w polu karnym, wybija futbolówkę na aut. Za chwileczkę ten czas regulaminowy dobiegnie końca, zostało w zasadzie kilka sekund, a więc to już prawdopodobnie ostatnia szansa Unionu na to, żeby wygrać z Widzewem. Nie chwapi się za bardzo Vogzamer, żeby tę piłkę wyrzucać, a więc arbiter tego spotkania nie pozwoli mu dłużej się pozastanawiać. A więc koniec spotkania w Berlinie. Widzew nieoczekiwanie remisuje 0-0 z Unionem. Zapewne, jak mówiłem, potraktowały oba zespoły ten mecz sparingowy zupełnie inaczej. Ekipa z Berlina trochę jak poważniejszy trening, natomiast Widzewiacy na pewno bardzo prestiżowo, na pewno się mocno spieli, ale najważniejsze z tego wszystkiego jest wcale nie to, że Widzew nie dał się pokonać, wcale nie to, że ten bardzo mocny atak Unionu nie przyniósł mu ani jednej bramki. Najważniejsze jest to, że Janusz Niedźwiedź mógł zobaczyć, jak funkcjonuje jego zespół na tle bardzo silnego przeciwnika. Sami piłkarze Widzewa mogli się przekonać, jak wiele brakuje im jeszcze do poziomu czołówki Bundesligi i jak w wielu aspektach piłki nożnej jeszcze mają pewne problemy, ale też z drugiej strony, patrząc nawet na sam wynik, jak bardzo mogą się napędzić na resztę przygotowań tym bezbramkowym remisem. Jak fajna teraz pozytywna atmosfera zapanuje po tych dwóch przegranych sparingach. Mówimy, że to tylko mecze kontrolne, które nie są meczami o stawkę, że nie mają większego przełożenia. Ale zawsze pozytywne wyniki nakręcają pozytywnie, a te negatywne rozczarowują. Tutaj powodów do narzekania nie ma. Widzew, mimo że był przez większość spotkania, a praktycznie przez całą drugą połowę tylko tłem dla drużyny Unionu Berlin,
zaprezentował się nieźle i na pewno może być zadowolony z pozytywnych akcentów ofensywnych, a było ich naprawdę bardzo, bardzo niewiele. A w pierwszej połowie celny strzał Marka Hanuska zza pola karnego i z problemami obrona Frederika Ronowa. W drugiej połowie, w 85 minucie, szybka kontra, wejście w pole karne Przemysława Kity, ale dobra gra nogami bramkarza Jakuba Buzka i obroniony ten strzał. Poza tym Widzew nie stworzył sobie nic. Jeśli chodzi o Union, no tych okazji było bardzo dużo. Wiele celnych strzałów, wiele też niecelnych. Olbrzymia przewaga w posiadaniu piłki w tak zwanej kulturze gry. Z gry Union miał dużo, dużo więcej, ale czy ktoś spodziewał się, że to będzie wyglądało inaczej? Nie sądzę. Myślę, że jeśli chodzi o przewagę, jaką Union sobie zbudował na boisku, wyglądało to dokładnie tak, jak można było się tego spodziewać. Jeśli chodzi o wynik, to tutaj już na pewno nie. Wielkie brawa dla widzewskiej defensywy, dla widzewskich bramkarzy i dla całej drużyny, bo broni i atakuje zawsze cała drużyna. Fajny, pozytywny wyjazd na miastka europejskich pucharów. Lekka nostalgia, lekki powrót do lat 90., kiedy Widzew regularnie gościł w Niemczech na turniejach halowych. W roku 96 grał w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund, a od Monaco, od Monte Carlo czekamy na kolejną szansę, żeby pojechać gdzieś po Europie za Widzewem. No była dzisiaj taka szansa, co prawda tylko towarzyska, no ale trzeba brać to, co dają, więc my wzięliśmy, byliśmy tutaj dla Was na stadionie Unionu Berlin, z którego szczęśliwie będziemy wracać do domów. To tyle, oddaję głos Maćkowi Niczewskiemu, za moment magazyn Dogrywka. Z pewnością mecz oglądaliście, jeśli nie, to słuchaliście, zapraszamy więc do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat tego spotkania. Z mojej strony to już tyle, do usłyszenia przy najbliższej okazji. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Maciej Wojciechowski, cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.
Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dogrywka. Halo, halo, witam. 18.01 już na naszych zegarach. 26 stycznia 2022 rok. Maciej Winczewski, kłaniam się wam bardzo nisko. Mówię wam serwus i witam w dogrywce. Zapraszam na kilkanaście, może kilkadziesiąt minut, które wspólnie sobie, mam nadzieję, spędzimy dzisiaj i porozmawiamy sobie na temat tego, co wszyscy, a przynajmniej mam nadzieję, że wszyscy, jak nie to większość, widzieliśmy na ekranach, co słyszeliśmy w komentarzu Maćka Wojciechowskiego, czyli o meczu towarzyskim Unionu Berlin. Oj, przepraszam, bo jakieś takie małe przebicia gdzieś miałem. Unionu Berlin z Widzewem Łódź, meczu, który widzewiacy zremisowali, przypomnijmy, 0-0. Widzew zremisował to spotkanie. Otwieramy w tym momencie już linię. Nie czekamy. 42-233-80-19. Jeżeli macie ochotę porozmawiać sobie o tym spotkaniu, o tym, co wszyscy widzieliśmy, o swoich odczuciach względem tego meczu, to oczywiście serdecznie zapraszam. W międzyczasie pewnie będą gdzieś nam, tak mi się przynajmniej wydaje, spływały jakieś być może rozmowy na miejscu w Berlinie. Nie tylko Maciek Wojciechowski, ale również Kamil Pycio z portalu Widzew, to my, więc myślę, że mam przynajmniej taką nadzieję, że uda się jakieś wypowiedzi pomeczowe szybko od zawodników, być może od sztabu trenerskiego ściągnąć. 42-233-80-19. Za chwilę odpalamy też Twittera, zobaczymy, jakie nastroje w narodzie, jeżeli chodzi o to spotkanie. Spoglądam oczywiście też na czat. Pozdrawiam wszystkich, przypominam o łapkach w górze, o subskrypcjach, o patronajcie. Tomek W. pisze, 3 plusy tego meczu. Po pierwsze wynik, po drugie pożyteczny sprawdzian, dobry materiał do analizy na dalszy ciąg przygotowań, po trzecie fajna przygoda, zagranie meczu z czwartym klubem Bundesligi. No i tu myślę, że w pełni się z tobą, Tomku, zgadzam. 0-0, wynik poszedł w świat. Nikt nie będzie się jakoś pewnie bardzo przyglądał tej grze, jeżeli chodzi o oba zespoły, ale to fajnie brzmi, jeżeli drugi zespół na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce remisuje w meczu towarzyskim 0-0 z czwartą siłą Bundesligi obecnego sezonu, to myślę, że to jak najbardziej jest powód do dumy. Oczywiście oba zespoły na innym etapie przygotowań, ta druga połowa no bardzo, bardzo pod dyktando Berlińczyków. Jeżeli jeszcze w tej pierwszej wspominałem o tym, że widzewiacy mieli swoje okazje, tak w drugiej połowie, no to w zasadzie mogliśmy obserwować grę obronną w wykonaniu widzewiaków i próby czasami rozpaczliwego wybijania piłki, ale mieliśmy też tą swoją sytuację. Przemek Kita stanął przed wyśmienitą szansą na to, żeby wyprowadzić widzewiaków na prowadzenie, a być może dać zwycięstwo w tym meczu towarzyskim, ale niestety ten strzał lewą nogą wybroniony przez bramkarza drużyny niemieckiej, więc tego na pewno będzie żal i Przemkowi, i myślę, że nam, bo bylibyśmy nawet w jeszcze lepszych nastrojach po tym środowym popołudniu, podwieczorku, tak to sobie nazwijmy. Spójrzmy dalej, Tomek Radogosz pisze, że jeszcze czwarta rzecz, bez kontuzji. No tu miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak jest. Daniel Tanżyna dzisiaj w tym spotkaniu nie zagra, zgłosił jakąś niedyspozycję zdrowotną sztabu szkoleniowemu i w związku z tym Daniela nie było, ale to pewnie tylko jakieś, miejmy nadzieję, że przeziębienie, nic złego. Natomiast tutaj ciekawi też sytuacja z Karaskim, który
zszedł w drugiej połowie, żeby zrobić miejsce debiutującemu też w meczu nieoficjalnym Austriakowi. Ciekawe, czy tu jakieś kwestie też przeciążeniowe, czy być może chodziło o po prostu o to, żeby dać szansę nowemu zawodnikowi. Przepraszam, w międzyczasie jakieś małe zamieszanie w tle. Natomiast mogło chodzić też o to, że po prostu Kacper Karasek nie notował super zawodów, ale umówmy się, kto w tej drugiej połowie wśród Widzewiaków zanotował dobry mecz, może poza Konradem Reszką i linią obrony, która nie dopuściła przecież do tego, żeby Widzew stracił bramkę. Spoglądam dalej, Arkadiusz Kacper, moim zdaniem bardzo pożyteczny sprawdzian. Tomasz Tracz, sparring finish, chciałoby się być takim unionem teraz. No tak, no coś w tym jest, spokojnie. Jeszcze miejmy nadzieję, że na tym poziomie sobie będziemy mogli pograć i w Niemczech nie raz i niekoniecznie w meczach towarzyskich. Natomiast na miejscu unionu nigdy nie będziemy, bo czwartą siłą Bundesligi widzę, jak bardzo byśmy tego nie chcieli, to na pewno nie będzie. Spoglądam dalej. Sebastian Wierzbowski, troszkę naszego szczęścia i zlekceważenia ze strony Unionu jest niespodzianka. Gdyby Kita się nie podpalił pod ich bramką, byłoby idealnie. No, czy Przemek Kita się podpalił? Myślę, że nie. No nie. Nie popadajmy też znowu w takie... Nie podpadajmy znowu w takie... Nie idźmy tą drogą. Przemek tam zrobił chyba wszystko tak jak musiał. No, miał piłkę na lewej nodze, czyli na tej swojej teoretycznie słabszej, oddał strzał na bramkę, nie podał do bramkarza, tylko po prostu strzelił na bramkę, strzał celny, ale wybroniony przez bramkarza, więc czy to jest jakieś podpalenie? No, nie było tam raczej możliwości, żeby pociągnąć bardziej. Przemek też troszkę wyrzucony, nie był w świetle bramki, ale wydaje mi się, że zrobił wszystko tak jak zrobić powinien. O, mamy pierwsze połączenie. Maciek Binczewski, Radio Widzew. Cześć, kto z nami? Siema. Jest członek sztabu szkoleniowego, także nie będziemy mieli, nie musimy czytać, możemy, mamy Zizu bezpośrednio u siebie. Powiedz, Zizu, jak nastroje w szatni po tym spotkaniu? Nastroje są bardzo dobre, wiesz, dużo wody rozdałem. Jestem bodzianką, wiesz, nie wiem, czy wiesz. Powiedz, jak ci się podobał sparring? Jak twoje odczucia w ogóle po tym meczu? No, powiem ci, że gra obronna przećwiczona wzorowo. No. Gra obronna przećwiczona wzorowo. Myślę, że tyle, co żeśmy nabronili, to przynajmniej w połowie meczów na wiosnę tyle nie nabronimy. Także dobrze, no fajnie odkurzyliśmy się za zachodnią granicą, wiesz. Wynik poszedł świat. Myślę, że żadna drużyna w naszym kraju nie zagra z tak renomowaną drużyną w tym okresie przygotowawczym. Więc same pozytywy tak można wyciągnąć z tego meczu. Wiadomo, że to jest przepaść nas dzieli i to było widać dobitnie w drugiej połowie. Myślę, że też mieliśmy problem z bieganiem też. Oni byli dużo szybsi, bo oni są w sezonie i trudno, żeby tak nie było, tak? No i mają buty szybsze. No, mam buty szybsze i murawę szybszą. W każdym razie my jesteśmy 2 tygodnie w treningu, oni są już w pełni sezonu, można powiedzieć. To jest 4. drużyna Bundesligi, umówmy się, tak, w tej chwili, no. A my dopiero aspirujemy do polskiej ekstraklasy, która, no, co by nie mówić, najmocniejszą ligą nie jest, tak? Mhm. Więc no, co można powiedzieć? No są superlatywy, wiesz, jak ktoś przeczyta jakiś przeciętny kibic z Union Berlin, widzę, wójt 0-0, bo kto będzie pamiętał za tydzień, że my, wiesz, robiliśmy tutaj grę obronną, ćwiczyliśmy, tak? A zresztą takie były założenia trenera, umówmy się, no, nie chcieliśmy ich skarcić. No, raz żeśmy wyszli, to Przemek Kita, widać było, że chłopak jest kulturalny, no i nie chciał im popsuć. Ale popsuć ja tak się śmiałem troszkę, że takie... Oczywiście, jeżeli ktoś ma się poczuć obrażony, to bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, że takie się repatriacje już zaczęły ze strony Niemiec, że zapłacili, żebyśmy przyjechali, zobaczyli sobie ten Berlin, co chcemy ze sobą zabrać. Natomiast to Przemek w tamtej sytuacji zrobił według mnie wszystko. Lepiej tego nie mógł zrobić, bo
No, piłka no, na większej nodze nie miała tam za dużo miejsca, nawet, żeby pójść chyba. Nawet napisałem przed chwilą na Twitterze, że Kita jest back. Kita jest back, widać, że chłop rośnie, chłop wraca do formy i... No, w drugiej połowie to był chyba jedyny nasz zawodnik, który coś próbował tam działać z przodu. No. W Montini, no to przepaść, tak? Na korzyść Przemka. Tak, no wiesz, no to w ogóle nie był taki mecz, szczególnie mówię w tej drugiej połowie, gdzie formacje ofensywne mogły się pokazać, no bo to umówmy się, że my raczej wybijanie piłki Adams na chaos, no ale to jakby no zrozumiałe, tak jak mówiłeś, no przepaść, jeżeli chodzi o kulturę gry między zespołem czwartej siły aktualnej Bundesligi, a Widzewa, który aspiruje do tego, żeby w ogóle grać w Ekstraklasie, to niezaprzeczalny fakt, więc nie ma co się też tu obrażać na rzeczywistość, to w tej drugiej połowie trzeba powiedzieć, że to nie był mecz dla formacji ofensywnych i też czy jakieś pretensje w kierunku Montiniego można mieć? Wydaje mi się, że nie, chyba nie. Nie, tylko że ja mówię, że wyróżniał się na tle naszej drużyny w drugiej połowie, tak? Tak, nawet taka sytuacja była gdzieś koło 80 minuty, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak on przy linii na naszej połowie, ale trzech zawodników na plecach jakoś tam sobie poradził, ostatecznie odbił piłkę chyba o nogi któregoś z rywali, ale tak jak mówisz, że to może być taki fajny prognostyk dla nas, że Przemek może wracać do tej swojej wysokiej dyspozycji. No mam nadzieję, wiesz, tutaj wiesz, dużo kibiców liczyło na transfery, a może się okazać, że tutaj na jednym z lepszych transferów to będzie powrót Przemka, tak? I to będzie taka duża wartość dodana do naszej drużyny wiosną, oby tak było. No zobaczymy, no fajny, mówię, no fajny mecz tam dla nas, dla kibiców Widzewa, szczególnie tych starych daty, którzy pamiętają jeszcze te turnieje zimowe na DFF-ie halowe, tak? No przecież za chwilę są reklamy podobno Hasseroderi, a potem gramy kolejny mecz. No, zaraz gramy następny mecz i syn Grajewskiego w bramce, fajnie w Także ci, co pamiętają te turnieje, człowiek oglądał na satelicie jeszcze wtedy te mecze na DFF-ie halowe, to tak jak wróciły wspomnienia. Też pamiętam ci, którzy mogli jeszcze kiedyś być na meczu z Werderem Brema, który Andrzej nam tutaj ściągnął kiedyś na nasz stadion do Łodzi, przyjechał Werder na mecz kontrolny taki. No to były takie powrót do lat 90., nie? Do tych niemieckich czasów naszych konekcji. No przede wszystkim mówię, fajnie, żeśmy się troszkę odkurzyli, tak? Bo pewno w Niemczech też pójdzie ten wynik jakoś tam w pracę, w internet i tak dalej. I każdy sobie przypomni, że jesteśmy, żyjemy, mamy się dobrze. I jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. To prawda. Trochę tak zapachniało takimi europejskimi pucharami, tak mi się wydaje, w sensie takim graniem, właśnie tak jak mówisz, w Niemczech, aż strach teraz odpalić Kanal Plus, bo się okaże, że kodowane znowu i trzeba będzie przez paski oglądać spotkanie. A powiedz mi jakieś odczucia, jeżeli chodzi o tych naszych nowych stranieri? No, jeżeli chodzi o Hansena, no to ciężko, no bo wiadomo, że ofensywnie to żeśmy tam nic nie grali praktycznie. Natomiast ten Austriak, Kreuzlage, uczyłem się, wszedł to właściwie, no to ja też tam za mocno, nie, ciężko ocenić, ile tam ten chłop grał, 20 minut. To ciężko ocenić go. No, widziałem, że trochę ci młodzi, nasi młodzieżowcy mieli problemów, Karasek, Głębioski. Widać było, że jednak to jest duża różnica, tak? Poziomów i ciężko im tam widziałem było. Natomiast takim lekkim plusikiem, też bez szaleństw oczywiście, bo też popełniał błędy, tam parę podań mu nie wyszło. Pierwszy połowę Adam Dębiński. Też taki lekki plusik bym postawił. To jest chłopak, który dopiero grał w juniorach, że tak? W czwartej lidze dopiero zaczął właściwie, przeszedł z tych juniorów do czwartej lidze. Dzisiaj miał taki naprawdę, no, w podstawie ciężary, tak, że tak powiem, dla niego były, tak zagrać, ciężki gatunkowo mecz, a myślę, że lekki pozytyw można postawić przy nim, że chłop tam się nie, jak, czy tam nie zagotował, czy coś, no bo pewnie tam parę podań
dwa czy trzy tam może mu nie wyszły, ale też miał kilka fajnych interwencji i myślę, że generalnie pozytywnie, tak? Niech nam się rozwija, żebyśmy go tutaj nie zagłaskali czasem lodu i może za jakiś czas będziemy mieli swojego jakiegoś tam widzewskiego pujola. No ja tak w pierwszej połowie chwaliłem, bo rzeczywiście ze dwa błędy może zanotowałem, komentując tak na gorąco, na szybko sobie tą pierwszą połowę. Natomiast jedna rzecz, tak wrócę na chwilę do Austriaka. Mieliśmy rzut wolny i próbował przerzutu na lewą stronę, wprost w rękawice Pożesz drogi. No i teraz bramkarza drużyny niemieckiej. A mówiło się o tym, że ma jakiś dobry przerzut, no ale zobaczymy, bo to pierwsze... No może mu zejszła, wiesz. Może mu zejszła. Zobaczymy co będzie dalej. Teraz chyba gramy w piątek, zdaje się, z Ruchem, tak, Chorzów? Tak, w piątek mecz z Ruchem Chorzów. No i mecz przyjaźni, ciekawe. Natomiast powiedz mi jeszcze ostatnie słowo. Jak ci się podoba, jak żeśmy się zrewanżowali KKS-owi? Bardzo mi się podoba. No, szczególnie Krystian Nowak i Przemysław Kita lubią tą rzecz. Także myślę, że jest okej. To też jest znak. To też jest znak, że nie było tego meczu z KKS-em i w tym sezonie będzie lepiej niż w poprzednich latach. No to. I na tym zakończmy optymistycznie. Na tym zakończmy tym optymistycznym akcentem. Dzięki Zizu za telefon. Fajnie, że zadzwoniłeś. Słyszymy się, no bo co tu dużo mówić. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Cześć. To tyle, jeżeli chodzi o Zizu. Dostaliśmy w międzyczasie tu informację, że jest jakiś problem, jeżeli chodzi o playera i o ustawienia, przepraszam, o dźwięk słuchacza, który dzwoni. Staram się w tej chwili właśnie, dosłownie w tym momencie to naprawić. Natomiast potrzebujemy dosłownie jeszcze chwilki. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście dzwońcie 42 233 80 19, 42 233 80 19. Jesteśmy już po pierwszej rozmowie z Zizu. Ja cały czas czekam na jakieś informacje, jeżeli chodzi o spływ ewentualnych rozmów. No tu nie jest to codzienność rozgrywanie meczów w Niemczech dla Widzewa, w związku z czym no my też musimy się, ale to fajnie brzmi, musimy się tego nauczyć i zobaczyć, jak to będzie przebiegać, czy jest jakaś konferencja prasowa, czy jej nie będzie, czy uda się Kamilowi albo innym dziennikarzom, którzy, to mam nadzieję, że ktoś pojechał z Polski poza WTM-em, poza Radiem Widzew, poza Maćkiem Wojciechowskim, że ktoś jest w Niemczech i być może jakieś pytania uda się zadać trenerom albo zawodnikom. Ja poproszę o chwilę cierpliwości, bo próbujemy właśnie, że tak powiem, przewalczyć temat słyszalności słuchacza, który dzwoni i rozmawia, żebyście go też mogli słyszeć, ci, którzy słuchacie tej audycji na playerze. Za sekundkę już powinniśmy mieć, wydaje mi się, że chyba wszystko w porządku. No miejmy nadzieję, że tak. Czekamy w takim razie na kolejny telefon. Za chwilę być może pojawią się nam też jakieś pierwsze wypowiedzi. Za chwilę też spojrzymy sobie na to, co piszecie na czacie. Sprawdzimy sobie też Twitterka. Mam nadzieję, że udało się już naprawić ten błąd, ale to zobaczymy dopiero w momencie, kiedy ktoś zadzwoni. 42 233 80 19.
42 233 80 19. Dawida Luiza podpowiada nam Sebastian Wierzbowski, przypominał Adam Dębiński. No rzeczywiście coś w tym jest. Nasz młody Marcelo pomimo kilku niecelnych zagrań nie bał się grać. Dla takich młodzików bardzo ważny trening. To prawda, dla tych młodych zawodników jest to najważniejsze. Przepraszam, sprawdzamy dalej te wszystkie ustawienia. Okej, okay, chyba powinno być okej. Okay. Dostałem taką informację od Piotrka, naszego magika, jeżeli chodzi o wszystkie ustawienia. Spoglądamy w takim razie dalej na czat. Pojawił się Piotr WW. Witamy oczywiście Piotrze. Kita dla mnie zagrał na tyle, na ile mógł na tym etapie przygotowań. Zresztą jak reszta drużyny. Pozytyw wielki bramkarze i Dębiński i obrona całkiem nieźle, biorąc pod uwagę nasz etap przygotowań, pisze Paweł Radogoszcz. No, myślę, że tak, no, jesteśmy dopiero 2 tygodnie, tak? Trwają nam te przygotowania, więc na pewno widzę z każdym kolejnym meczem, z każdym kolejnym treningiem będzie się rozgrzewał. To nie jest jeszcze ten etap przygotowań, po którym powinniśmy jakoś bardzo podchodzić poważnie do wyników czy do gry. No i piłkarze są na pewno zmęczeni, ale materiał szkoleniowy, który zgromadzą po tym spotkaniu nasi trenerzy, no to myślę, że jest bezcenny i fajnie byłoby się pokazać na tle tak dobrego piłkarsko taktycznie rywala, jakim był Union. Kuczmera był widziany na stacji Dworzec, co pisze Tomasz Radogosz. No to ciekawa informacja w takim razie. Czy jest jakiś problem z Tanżyną, że nie pojechał? No, pisze Piotr. Wiesz co, no z tego, co jakie informacje gdzieś tam spływały, to Daniel Tanżyna jest chyba z drużyną, z tego co wiem, natomiast po prostu zgłosił jakąś niedyspozycję fizyczną, być może jakieś przeziębienie, być może jakieś osłabienie i nie chciał osłabić, masło maślane, ale nie chciał osłabić zespołu. Aczkolwiek no szkoda, bo to też myślę, że po to się gra, żeby występować na fajnych stadionach. Może nie w otoczeniu publiczności, bo tych kibiców zbyt wielu nie widzieliśmy na trybunach. Była też grupa z Polski, były słyszalny doping kibiców Widzewa. Natomiast no, nie było żadnej oficjalnej informacji ze strony klubu, więc musimy wszyscy czekać na to, co klub nam przedstawi. Pewnie w najbliższych godzinach, tak mi się wydaje, no bo miejmy nadzieję, że wszystko jest w porządku. Z tego co wiem, to chodziło po prostu o jakieś tam niedyspozycje. Zresztą o tym chyba nawet Marcin Taruciński mówił też, tak mi się wydaje, gdzieś tam w swojej transmisji i tyle. Tomek W., jeżeli chodzi o młodzieżowców, to Guzdek pozostanie, pewnie zostaje numerem 1, ale miejsce Gołębiowskiego w hierarchii właśnie przyjmuje Dębiński. No, to ciekawa jest opinia. Na pewno, tak jak ja też mówiłem to w czasie pierwszej połowy, może się okazać, że Adam Dębiński będzie największym wygranym tego okresu przygotowawczego. No bo rzeczywiście wyglądał bardzo fajnie po prostu. Nie jakoś rewelacyjnie, ale fajnie na tle tak klasowego rywala. I to na pewno też da trenerom dużo do myślenia. Najważniejsze, żeby nie spalić młodzieżowców, żeby oni spokojnie sobie do tej piłki wchodzili seniorskiej, zyskiwali pewność i z każdym meczem coraz więcej doświadczenia. Obstawiałem, że Dixon dzisiaj bramkę głową walnie, niestety nie zagrał i dlatego remis, pisze Tomek. No, co tu skomentować? Tylko czy w lidze będziemy się bronić 10 obrońcami? No pewnie nie będziemy się bronić 10 obrońcami, ale możemy grywać z rywalami, którzy będą starali się gdzieś tam nas, nie wiem, zamknąć, tak? Będziemy mieli na pewno dużo informacji pod kątem tego, gdzie są popełniane błędy, chociażby przy wyjściu z piłką, bo przecież kilka razy zdarzyło się nam w prostych sytuacjach tracić futbolówkę i tworzyć tym samym szansę bramkową dla Unionu, więc myślę, że pod kątem właśnie gry obronnej będzie to jakaś podpowiedź dla trenera
dla trenera Niedźwiedzia, dla trenera Zupka czy innych członków sztabu szkoleniowego. Także myślę, że na pewno cenny sparing i cenne doświadczenie, cenna wiedza, którą uda się z tego wynieść. To spotkanie sobie będzie też na spokojnie jeszcze raz gdzieś zobaczyć. Dzisiaj powiem szczerze, że troszkę na wariata to wszystko, jeżeli chodzi o tą pierwszą połowę, bo Maciek Wojciechowski, który wybrał się, tak jak już mówiliśmy, do Berlina, żeby skomentować bezpośrednio ze stadionu Unionu to spotkanie, jakieś problemy techniczne dopadły. No nie tylko przecież Maćka, no bo nie było sygnału w pewnym momencie przez no, sporą część chyba pierwszej połowy, również na Widzew TV, więc po prostu być może jakaś awaria łączy internetowych. Maciek, to troszkę kuchni wam zdradzę, że nie wiedział nawet, że został wycięty, bo wiadomości, które też przesyłaliśmy mu, do niego po prostu nie dochodziły, więc komentował sobie ten mecz, pierwszą połowę sam do siebie, i dopiero w przerwie zorientował się, że rzeczywiście coś jest nie w porządku. Jeżeli chodzi o dalsze komentarze, spoglądamy dalej. Przypomnę, 42 233 80 19, 42 233 80 19. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, porozmawiać sobie na temat tego spotkania, oczywiście serdecznie do tego zapraszam. Sprawdzam sobie już też, czy spływają nam tu jakieś wypowiedzi pomeczowe ze strony Widzewiaku, być może ze strony również Niemców, ale jeszcze chyba tego nie mamy. Nie, więc wracamy w takim razie na czat. Zaraz przejdziemy sobie też na Twittera i poczytamy, co naród sądzi o grze Widzewa. Paweł pisze, zgadza się, choć etap przygotowań trwa, faktycznie Gołębiewski dziś nie zachwycił. Wszystko wyjdzie w praniu. Ja natomiast, ja w końcu myślę, że nasi pomocnicy i napastnicy zrobią, co do nich należy, to pisze Paweł. No tak jak mówię, no to ciężki mecz do tego, żeby oceniać się wybitnie tych graczy stricte ofensywnych, bo no bardzo szybko, szczególnie w tej drugiej połowie, Union nam piłkę po prostu zabierał i tworzył sobie swoje okazje, więc tu też z kolei pod kątem zawodników ofensywnych być może jakaś wiedza dla trenerów dodatkowa, że gdzieś mogą być problemy, jeżeli chodzi o ustawienie. No nie jestem trenerem i nie będę się tu też jakoś wymądrzał. To spotkanie po prostu też chętnie zobaczę sobie jeszcze raz gdzieś, pewnie dzisiaj wieczorem na spokojnie, żeby popatrzeć, móc zatrzymać sobie w danym momencie i też może się czegoś z tego nauczyć, jakieś wnioski sobie dla siebie samego wynieść. Reszka duży plus, dobrze się ustawia i widać pewność w decyzjach, mamy dobre zastępstwo za Wrąbla. No właśnie, i tu też przy tym też chciałbym się na sekundkę zatrzymać. 100% poparcia. Konrad naprawdę bardzo, bardzo fajnie i pewnie wyglądał w tej drugiej połowie. Zastanawiałem się w ogóle, czemu nie od początku drugiej połowy Konrad się nie zameldował, dopiero gdzieś na około tej 60, bodaj 6 minuty wszedł na boisko. Zakładam, że pewnie z kolei z ruchem będzie na odwrót i to Konrad rozpocznie, a Kuba pojawi się na ostatnie pół godziny, ale jak już się pojawił, no to absolutnie nie osłabił zespołu, był tak samo pewny w swoich interwencjach jak Kuba Wrąbel, również uratował nas w kilku sytuacjach. Gdzieś zastanawiam się, czy to może być rozpatrywane w kategoriach błędu, ta akcja z 80 bodaj 5, 6 minuty, gdy z lewej strony piłkę Przemkowicie zabrał napastnik, zszedł do linii końcowej i oddał strzał między nogami Konrada, piłka na szczęście też minęła o kilka centymetrów słupek. Zastanawiam się, czy od strony tej technicznej bramkarskiej, to czy popełnił tam Konrad jakiś błąd, czy nie, no bo od strony wyniku, no nie popełnił, bo nie sprowokował straty bramki, nie sprokurował, przepraszam, straty bramki, ale ciekawi mnie od tej strony technicznej, czy to może być rozpatrywane jak gdzieś tam błąd, czy nie, ale poza tym, no to absolutnie pewność, to drugie imię Konrada w tym spotkaniu, więc naprawdę mega, mega szacun i no i rzeczywiście może się okazać, że to już jest koniec tych poszukiwań drugiego bramkarza.
Konrad też ma myślę, taki charakter, który oczywiście nie pozwala mu na to, żeby sobie spokojnie usiąść na ławce i mieć, że tak powiem, wszystko gdzieś, bo pewnie też chciałby grać, ale potrafi też docenić klasę na pewno Kuby Wrobla i nie obraża się na rzeczywistość. Także nie, ja myślę, że też może się okazać, że takimi spotkaniami zdobędziemy pewność, że Kuba powinien absolutnie kontynuować dalej swoją karierę w Widzewie. Witia, młody Kędzior Dębiński, super będzie z niego Widzew jak z krwi i kości. Kita też się spisał. No o tym już mówiliśmy, jak zaprezentowali się nasi nowi Widzewiacy. Pytam, bo nie mogłem oglądać, pyta Piotr. No i tu znowu zbyt mało minut dostał chyba. Bożeż drogi, Kreuzigler, trzeba sobie zanotować w pamięci to nazwisko, bo pojawił się dopiero gdzieś tam, nie wiem, w 80 chyba minucie, nie jestem w stanie sobie w tej chwili dokładnego czasu przywołać, ale ten jeden przerzut wprost w rękawice bramkarza, to akurat jest coś, o czym trzeba szybko chyba zapomnieć. Jeżeli chodzi z kolei o Normana Hansena, który pojawił się na boisku od początku drugiej połowy, no to tu ciężko oceniać zawodników, tak jak mówię, ofensywnych, no bo Montini nie miał żadnej sytuacji, czy tu ocenimy go negatywnie? No nie, po prostu Union na tyle mocno tą drugą połowę grał, że Widzewiacy nie byli w stanie stworzyć sobie żadnej sytuacji i ciężko jest oceniać tak naprawdę zawodników ofensywnych, więc ja o to się absolutnie nie pokuszę. Tym bardziej, że no nie wiemy, na jakich obciążeniach Widzewiacy są, na jakich jest Union. No to ciężko. No dajmy trochę czasu naszym nowym stranieri i będziemy mogli coś więcej o nich pewnie powiedzieć. Tomek Radogosz pisze, że GKS Jastrzębie sobie potrenował, bo rozegrał sparing z Unią Racibórz i wygrał 12-0, ale tu znowu, no nie wiemy, na jakim etapie jest Unia. Oczywiście wynik idzie w świat, tak jak idzie w świat 0-0 z Unionem Widzewa, ale Unia Unii nierówna, pisze Marek. No właśnie, coś w tym jest. Kurczę, fajnie, naprawdę fajnie. Jakieś takie mam odczucia po tym meczu, że fajnie było zagrać znowu z rywalem z wysokiej półki, który wcale nie zagrał jakimś składem wybitnie rezerwowym, bo przecież ci zawodnicy na co dzień, pewnie nie wszyscy, ale grają jednak w tej Bundeslidze, więc naprawdę fajnie to było móc sobie obserwować i poczuć się, tak jak Zizu powiedział, troszkę tak jak w tych latach 90., gdy Widzew jeździł na turnieje halowe do Niemiec i tam gdzieś na tym DSF-ie mogliśmy sobie ten Widzew wtedy oglądać i to podobny w sumie okres w roku. Tak sobie spoglądam w tej chwili na skład Unionu i w tej pierwszej połowie rzeczywiście raczej zawodnicy poza, no oczywiście z wyjątkami, tak, ale Timo Baumgartl w zasadzie 90 minut praktycznie od deski do deski rozgrywa w Unionie cały sezon. Co mecz pojawia się na boisku również Kevin Behrens. Endo ławka, Knocze obrońca, kapitan zespołu cały czas od deski do deski ze zmiennym szczęściem, ale Oczipka też na boisku dosyć często się melduje, także no, potwierdzeniem jest to tylko to, że nie graliśmy z jakimiś piątymi rezerwami ściąganymi spod Berlina, tylko z zespołem, który na co dzień w większym czy mniejszym wymiarze, ale rywalizuje jednak w tej Bundeslidze, więc tym bardziej trzeba docenić ten wynik. Spoglądamy sobie w takim razie na czacie. Chwilowo ucichliście, radio
Przepraszam, telefon 42 233 80 19 42 233 80 19. Telefon na razie też się nie odzywa, więc ja już odpalam Twittera i sprawdzimy, co też na tym Twitterze nie się dzieje. Piszecie tu o tym, że Widzew zdobył pierwszy punkt w Bundeslidze. No tak jest, 0-0 z Unionem, więc można dopisać pierwszy punkt Widzewa w Bundeslidze. Antek Tomkowski to jakiś kibic Polak mieszkający w Berlinie. Pisze, że udało mu się obejrzeć tylko drugą połowę. Rozumiem, że na stadionie, ale to nieistotne. Fajnie było obejrzeć graczy, którzy rzadko grają, jak na przykład Udżach, oraz usłyszeć kibiców mocno starających się o dobrą atmosferę. Do Widzewa mam pewną sympatię już od lat 90. Spoglądamy sobie w takim razie dalej. Tu mamy jakiś profil Unionu, fan klubu z Brazylii. Nie będziemy oczywiście po portugalsku czytać, ale przetłumaczymy. Dobra gra, w której widzimy, jak Udżach i Van Drongelen zyskują dobre minuty i pokazują, że mogą się przydać. Spoglądam, czy coś tu jest o Widzewie. Nie, ani słowa, więc możemy sobie to pominąć. Brad Pitt pisze różne wnioski. Siarka Tarnobrzeg lepsza od Unionu Berlin. Z Dębickiego na 6-8 będzie pociecha. No właśnie, bo też pamiętajmy o tym, że Adam Dębicki to nie jest środkowy obrońca, tylko zawodnik, który raczej do tej pory grywał gdzieś wyżej w środku pola, więc też ciekawe, czy decyduje się sztab szkoleniowy na to, żeby zrobić z niego jednak środkowego obrońcę, czy to tylko chwilowa zmiana pozycji, a docelowo będzie raczej gdzieś miał operować wyżej, to ciekawe. Janusz Niedźwiedź, czwarty jeszcze wniosek brata Pita. Janusz Niedźwiedź musi jakoś trafić do Gołębiowskiego, bo przecież on nie jest tak fatalny jak dziś i w paru poprzednich występach. No nie był to najlepszy na pewno występ Radka Gołębiowskiego. Trzymamy kciuki, bo przecież widzieliśmy na początku sezonu, że grać w piłkę absolutnie potrafi. Piąte. Różnica między Wrąblem i Rechą jest taka, że przez szale w środek bramki, jak Wrąbel już myśli, żeby w razie dobitki być gotów na nogach, a Konrad Reszka czasami wybiera Robinsonady na notę, ale najważniejsze, że obaj na zero. No to ciekawy wniosek brata Pita do tej dyskusji na temat Konrada Reszki, który no chwalony przecież przez wszystkich, ale myślę, że tu też nie jest to żaden przytyk ze strony brata Pita. Swoją drogą bardzo fajny nick z ciekawym zapisem, więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, spoglądam na czat. Transmisję oglądali widzewiacy i 1500 i zakompleksieni goście z Zatorów, z Kielc i połowy Polski, bo reszta to my. Okej, okay, Katarzyna Reszka dokładnie. Jak Katarzyna Reszka, to oczywiście przypominam o łapkach w górę, o subskrypcjach, o Patronite, bo jakoś tak jak widzę Katarzynę Reszkę na czacie, to od razu wiem, co, że trzeba o tym wspomnieć. Marek z kolei pisze, ten mecz kontrolny w ogóle był zaplanowany wcześniej, czy to taki spontan? No nie, mecz nie był planowany wcześniej. Union Berlin miał dogadany sparring z zupełnie innym rywalem i nie był to Widzew. Union miał dzisiaj się spotykać towarzysko z zespołem Boże drogi, już mówię. To jest bardzo trudna nazwa, więc powiem tylko, że chodzi o zespół Aue, czyli zespół też niemieckiej Bundesligi, co prawda drugiej. Natomiast gdzieś niedyspozycja też zdrowotna spowodowała, że trzeba było na szybko szukać zastępstwa i z tego, co udało się gdzieś tam dowiedzieć, to drogą kontaktów dyrektora Stupki trafiono do Widzewa i zaproszono Widzew 2 dni temu na takie spotkanie, czy 3 dni temu na takie spotkanie kontrolne. Widzewiacy, co ciekawe, mieli opłacone w zasadzie chyba wszystko, jeżeli chodzi o tą wizytę
i nie powiem wycieczkę, ale wizytę w Niemczech przez zespół Unionu. No, ciekawe, czy to taka jednorazowa przygoda, czy być może przez to będzie się łatwiej dogadywać na pewnego rodzaju tego typu spotkania w późniejszym okresie, bo im więcej spotkań z silnymi, dużo silniejszymi rywalami, tym lepiej. No, po prostu, jeżeli masz się uczyć i zyskiwać jakieś doświadczenia, to tylko w walce z najlepszymi, czy z dużo lepszymi od siebie, więc im więcej takich spotkań, tym lepiej dla Widzewa. Ale że Hanousek bez kartki, pisa Tomek Radogosz. No tak, Hanousek bez kartki, ale też w pierwszej połowie fajnie kilka razy próbował wyprowadzić Widzew, dosyć pewny w swoich poczynaniach na boisku był Marek, więc też oczywiście pozytywne według mnie przynajmniej występ zanotował Czech w Berlinie. Przemyślałem swoje postępowanie, ale Walczak dla mnie, pisze Paweł, no to tego powiem szczerze, nie do końca rozumiem. To jakie znajomości muszą być, tak? Pyta Marek, czy znajomości? No kurde, no mogliśmy zagrać sobie w sobotę z KKS-em Kalisz, a dzięki znajomościom i kontaktom dyrektora Stupki mogliśmy zagrać sobie z Unionem Berlin i myślę, że raz, że nam się to wszystkim dużo lepiej oglądało, dwa, dużo, po raz kolejny powtórzymy to, dużo nauki dla piłkarzy, dla sztabu, jeżeli chodzi o to spotkanie, dużo wiedzy na pewno też o Widzewie i o tym, gdzie, co, jak trzeba byłoby jeszcze poprawić, więc no kurczę, troszkę tak, no znajomości muszą być, żeby grać z Unionem Berlina, nie z KKS-em Kalisz, no to jednak gdzieś tam kogoś musisz w tym Unionie znać. Sparing Unionowi wypadł sparing, pisze Tomek Radogosz, bo COVID i zgłosił się Stupka. To z Druchem gra dwójka plus rezerwowi z dzisiejszego meczu. Czy dobrze rozumiem, pyta Sebastian. No nie, mamy środę, a mecz jest w piątek, także widzewiacy dzisiaj w nocy pewnie zameldują się w Łodzi. Jutro jakaś regeneracja, być może trening, a w piątek mecz, więc na pewno zawodnicy, którzy dzisiaj wystąpili w troszkę mniejszym wymiarze czasowym, dostaną trochę więcej minut, ale to nie będzie sparing drugiego zespołu Widzewa z Ruchem Chorzów, tylko pierwszego, więc no nie, no tu absolutnie, absolutnie nie. Marek pisze, że nawet Tola wykupili na przejazd na dwa, a to nie są tanie rzeczy. A może tak pan Grajewski włączył się do gry, tak mi przyszło do głowy. No nie, myślę, że nie ma żadnych kontaktów w tej chwili Andrzej Grajewski z Widzewem. Dla dobra Andrzeja Grajewskiego i Widzewa, myślę, obie te strony są z tego w równym stopniu zadowolone. Myślę, że Widzew nawet bardziej, także nie sądzę, że tu Andrzej Grajewski maczał palce w organizacji tego sparingu. Raczej byliśmy sobie w stanie poradzić bez pomocy popularnego Grajka. Spoglądamy dalej w takim razie na Twittera. Pan Jakub, bramkarze, to by bardzo fajny sparing. Turnieje halowe w Deutschlandzie next year. No chyba już nie są organizowane niestety. Tak mi się wydaje, a szkoda, bo to się fajnie oglądało. Potem pamiętam z kolei Widzew też jeździł przecież z kolei już w latach 2000. Do Poznania na Remes Cup i tam też zdarzyło nam się nawet wygrywać ten turniej, a potem się stały różne rzeczy, już do Poznania na turniej Remes Cup nie jeździliśmy, także nie, myślę, że to już nie są niestety to Senewrat i Pane Hawranek i turnieje halowe to już raczej tylko juniorskie i młodszych wiekowo kategorii, a nie zawodowców, trochę pewnie większe zrozumienie i dbałość o swoje zdrowie. A szkoda, bo tak jak mówię, no to się naprawdę fajnie wtedy oglądało. Człowiek był oczywiście młodszy, ale jak była możliwość, żeby pooglądać sobie Widzew na DSF-ie, to zawsze na te turnieje się czekało. Marcin Raczyński pisze, druga połowa to dominacja Unionu, dojrzalsza gra Niemców w każdym aspekcie. My ograniczyliśmy się do obrony, nawet ciężko było wyjść z połowy, dużo błędów, zabrakło uspokojenia tej gry, ale nie było jak.
Najlepsi w drużynie Kuba i Konrad. Różnica klas, cenna lekcja, pisze Marcin Raczyński na Twitterze. No, tu ciężko się nie zgodzić. Już sobie sprawdzamy, bo pojawił się też ciekawy tu komentarz u nas na czacie, więc już postaramy się. Jest akcja, jest reakcja. Chodzi o komentarz Zizu, napisał Zizu na czacie. Fajnie, Kuba Białek opisał dzisiejszy mecz na Weszło i jest wyjaśnione, jak do niego doszło, więc już sobie odpalamy, a w międzyczasie jeszcze na szybko komentarz Tomka. 100 km od granicy można grać. Tak jest. A teraz nawiązanie do tego komentarza Zizu, odpalamy sobie i sprawdzamy, co też Kuba Białek opisał w tym swoim wpisie. Może nie będziemy całego czytać, bo widzę, że tu naprawdę, naprawdę dużo, ale przeczytamy sobie lida i przeczytamy sobie informacje, czy akapit o tym, jak doszło do tego sparingu, więc nie przedłużając, nie mamy żadnych komentarzy na razie ze strony piłkarzy, ze strony sztabu, na stronie oficjalnej też jeszcze się nic nie pojawiło, więc cóż też robić, czytamy komentarz Jakuba Białka do tego spotkania. Żaden polski klub nie miał zimą tak ciekawego sparring partnera jak pierwszoligowiec. Widzew zmierzył się dziś z Unionem Berlin. O klasie tego rywala nikogo nie trzeba przekonywać. To czwarta drużyna Bundesligi, rewelacja rozgrywek, która po bardzo udanym poprzednim sezonie Union miał bronić się przed spadkiem, a dotarł do Ligi Konferencji, wskoczyła na jeszcze wyższy poziom. Nikt nie spodziewał się po Widzewie cudów. Wydawało się nawet, że Łodzianie jadą po pewne ścięcie. Tymczasem bardzo mile się zaskoczyliśmy, bo łódzka drużyna przetrwała, czego dowodem jest wynik 0-0. No i teraz przeczytajmy, jak doszło do tego sparingu. Jeszcze w poniedziałek rano wszyscy w Widzewie żyli transferami i zaplanowanymi sparingami z KKS-em Kalisz i Ruchem Chorzów. Aż do momentu, gdy Union nieoczekiwanie wystosował propozycję rozegrania sparingu. Niemcy mieli pierwotnie zmierzyć się z Erzgebirge Aue, tak jak mówiłem, jest to trudna nazwa, ale zespół drugiej Bundesligi w ostatniej chwili odmówił, tłumacząc się problemami kadrowymi. Klub ze starej leśniczówki musiał szybko znaleźć innego kandydata, zwłaszcza że mecz zaplanowano z udziałem kibiców, których przyszło około 1000. Padło więc na Widzew. Mój przyjaciel Sebastian Podsiadł jest analitykiem i asystentem u trenera Ursa Fischera. Poznaliśmy się parę lat temu, gdy pracował w Kaiserslautern. Często wymienialiśmy się poglądami. W poniedziałek po 12 dostałem od niego pytanie, czy nie chcemy zagrać meczu kontrolnego. Troszkę się zdziwiłem. My dopinamy transfery, a ty mi tu o sparingu z Unionem opowiadasz? Ale propozycja była jak najbardziej poważna i można się tylko cieszyć, że młodzi Polacy się wspierają, opowiada nam Łukasz Stupka, dyrektor sportowy Widzewa. Żeby zmierzyć się z zespołem z Bundesligi, w Łodzi musieli zmienić cały mikrocykl. Pierwotnie w weekend miały odbyć się mecze z KKS-em Kalisz i Ruchem Chorzów i żeby się do nich przygotować, drużyna miała być eksperymentalnie podzielona na dwie grupy. Od razu jednomyślnie, jako cały pion sportowy, podjęliśmy decyzję o zagraniu meczu. Musieliśmy zmienić nasz mikrocykl i odwołać mecz z KKS-em Kalisz, ale gdy pojawia się możliwość gry z zespołem Bundesligi, to się nie odmawia. Tej zimy nikt nie miał tak mocnego sparring partnera. Podziękowania należą się też zarządowi i właścicielowi, którzy znaleźli dodatkowe fundusze na ten wyjazd, podkreśla Łukasz Stupka. Przepraszam. Logistycznie było to wyzwanie, bo cała drużyna musiała na drugi dzień we wtorek wsiąść w autokar i jechać do Berlina. W zorganizowaniu wyjazdu pomógł sam Union, który wziął na siebie koszty podróży, a więc Widzew zapłacił tylko za hotel. Uznano, że takiej okazji nie można przepuścić, zwłaszcza że Widzew dostał zapewnienie, że to nie będzie testowanie młodzieży, a zagra kilku piłkarzy wyjściowego garnituru. I słusznie, bo większość łódzkich piłkarzy nigdy nie mierzyła się z rywalem tej klasy, a porównywalnego sparring partnera tej zimy ma tylko Lech Poznań, który zmierzy się z Hertą Berlin, ale Hertha Berlin, przypomnijmy, jest no niżej w tabeli niż Union Berlin, więc rzeczywiście my jako Widzew zagraliśmy z najsilniejszym sparring partnerem tej zimy, jeżeli chodzi o polskie kluby. Wśród kibiców Widzewa, wróćmy na chwilę do tego, co napisał Kuba Białek, wśród kibiców Widzewa mogły odżyć więc wspomnienia. W latach 80. Łodzianie często jeździli za zachodnią granicę, gdzie brali udział w turniejach halowych. W przeszłości mierzyli się też z samym Unionem, a dziś mija 18. rocznica tamtego meczu. Za chwilkę wrócimy sobie do tego, co pisał Kuba Białek, a teraz wracam z kolei do tego, co wy piszecie na czacie.
Union kładzie 3 miliony euro za reszkę, pisze Mati Mateusz. No i to byłaby sensacja dopiero co, jakby się okazało, że takim spotkaniem nie żaden ofensywny, nie Bartek Guzdek, o którym gdzieś też zresztą pisało w ostatnim czasie o tym, że jest to obserwowany przez klub z Championship. Nie żaden z pomocników, nie nawet środkowy obrońca, któryś z naszych bramkarzy, czyli Konrad Reszka albo Jakub Wrobel po takim spotkaniu, no szczególnie Konrad Reszka, bo miał chyba jednak więcej pracy niż Kuba w tej drugiej połowie, jakby się wypromował i awansował do Bundesligi, to dopiero byłaby historia niczym, nie wiem, jak z filmu Gol, no po prostu historia iście hollywoodzka. Ale myślę, że niestety chyba, chociaż absolutnie życzymy tego Konradowi, niech idzie i zarabia euro, ale no nie, myślę, że to raczej gdzieś w sferze marzeń, ale byłaby to piękna historia na pewno. Zizu pisze z kolei, że najbardziej się uśmiał, jak Tarot opowiadał o tej ustawie w Rajchu odnośnie braku krzesełek i że tam jest liczone jedno krzesełko dwóch kibiców i że u nas też takie coś wprowadzili, ale jeden do jednego. Co można powiedzieć? Tomek z kolei pisze, można by zmniejszyć krzesełka o połowę, co za różnica, i tak stoimy. No tak, ale ten stadion inaczej by zdecydowanie wyglądał, bo te przerwy między ludźmi byłyby siłą rzeczy troszkę większe. No gorzej by według mnie to wyglądało, więc jeżeli zdjęcie krzesełek nie spowodowałoby zwiększenia możliwości zwiększenia zapełnienia danej trybuny czy sektora, no to wydaje mi się, że byłoby to bezcelowe, chociażby nawet pod kątem pracy i pieniędzy, które trzeba byłoby za tą pracę zapłacić, bo te krzesełka trzeba byłoby jakoś odkręcić, potem wyczyścić, zmagazynować, a skoro nie ma to bezpośredniego przełożenia na ilość kibiców, którzy mogliby na trybunę wejść, no to chyba jest to bez sensu, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, moja opinia. Mieliby wprowadzić i pod zegar zamiast 4000 byłoby 8. No nie wiem, z tego co wiem, to demontaż krzesełek nie spowoduje tego, że więcej kibiców dany sektor czy daną trybunę mogłoby zająć, ale może mam jakieś nieaktualne informacje, jeżeli rzeczywiście jest tak, jak tu piszecie, no to może jest to sens. Pytanie, jak jakieś gwarancje wytrzymałe stadionu i tak dalej. Nie wiem, czy tu tak jak w przypadku dachu liczy się jakąś statykę, tego nie wiem, no, ale jeżeli jest szansa o to powalczyć i miałoby to mieć realne przełożenie na ilość kibiców, którzy by zasiadali na trybunie, to czemu nie? Pod zegarem 8 koła, a całe stadio 22. No to jeżeli tak można, no to byłoby fajnie. Dobra, wróćmy do tego, co tu nam pisze Kuba Białek, bo zawsze fajnie sobie spojrzeć na taką opinię z zewnątrz. Union faktycznie wystawił zawodników z pierwszego szeregu. W wyjściowej 11 znalazło się 6 piłkarzy, którzy w sobotę opędzlowali na wyjeździe Borussia Mönchengladbach. To wymienia tych piłkarzy. W kadrze zabrakło oczywiście Pawła Wszołka, który dopina wypożyczenie do Legii Warszawa. Widzew, co naturalne, wyszedł w optymalnym zestawieniu. Zabrakło Daniela Tanżyny, który zgłosił niedyspozycję, ale w drugiej połowie Janusz Niedźwiedź dał pograć też młodym. Jak grał Widzew? Niezwykle dzielnie, pisze Kuba Białek. I chyba to słowo najlepiej odzwierciedla postawę pierwszoligowca. Był dzielny, niezwykle dzielny. Z racji na miejsce rozgrywania spotkania pewnie znalazłoby się kilka historycznych porównań do skali defensywy, do jakiej byli przyparci widzewiacy. I nie ma sensu opisywać każdej z akcji Unionu minuta po minucie, bo było ich zwyczajnie za dużo. Niemcy mieli ponad 70% posiadania piłki. W pierwszej połowie jeszcze tylko dominowali, za to w drugiej zamknęli Widzew w hokejowym zamku na 45 minut i z dużą determinacją podeszli do tematu strzelenia gola. Po kilka sytuacji mieli Endo, Udżach i Vogelsammer. No ale co, 0-0. Należy mocno pochwalić defensywę Widzewa, bo to, że czołowy klub Bundesligi będzie sobie stwarzał okazję, było oczywistością. Ale o żadnej z nich nie możemy powiedzieć, o to musi być pewny gol, za co należą się pochwały nie tylko dla obrońców, ale i Jakuba Wrobla, kilka świetnych interwencji, zwłaszcza gdy musiał wychodzić, skracać kąt, oraz Konrada Reszkę.
rezerwowy wszedł na pół godziny największego oblężenia, ale nie pękł na robocie, pisze Kuba Białek. Co nam się jeszcze podobało w Widzewie? No to, że bardzo dobrze podszedł do tego sparingu. To znaczy żadnej gry na wynik, chcemy sobie pograć w piłkę. Polska ekipa miała duży problem z przeniesieniem piłki od własnej defensywy do linii pomocy, ale przynajmniej próbowała. Wysoki pressing Unionu, ominięcie go było dużym wyzwaniem, wszak Berlińczycy zakładali go w nieporównywalnie lepszy sposób niż pierwszoligowcy, ale nie było żadnego wybijania piłki. Widzew zawsze próbował wyjść krótkimi podaniami. Brały się z tego obłędy, to oczywiste, ale nie była to gra zamuruj, wybijaj i przetrwaj, a odważna próba podjęcia rękawicy. No tam w tej pierwszej połowie jednak chyba częściej, a tak mi się może wydaje, ale jednak kilka razy widzewiacy mnie osobiście zaskoczyli, bo Kuba Wrąbel wybijał piłkę, a nie próbował wybijać, zagrywać, przepraszam, przez Konrada Nowaka, Krystiana Nowaka czy Patryka Stępińskiego. Oczywiście było tego, co znamy, dużo, ale jednak Widzew również kilka razy w taki sposób wyprowadzał piłkę spod bramki, więc tu nie do końca się zgodzę, ale z pozostałą częścią jak najbardziej. Przeczytajmy w takim razie już końcówkę. Niemcy próbowali zwłaszcza wchodzić w pole karne bocznymi sektorami. Parę razy zagrozili po prosto w bitych stałych fragmentach. Zdarzały im się nawet strzały rozpaczy z dystansu. Gdyby skończyło się 3-0, nikt z polskiej ekipy nie miałby prawa narzekać na niesprawiedliwość. Napastnikom z Bundesligi brakowało jednak zimnej krwi w kluczowych sytuacjach. Widzew stworzył sobie z kolei dwie okazje. Pierwszą po rzucie z autu, gdy Marek Hanousek uderzał z 17 metrów, obronił Ronnow. No tak, no to jest ta okazja z pierwszej połowy, gdzie też błąd popełnił bramkarz, bo ta piłka po prostu się gdzieś wyślizgnęła. Próbował ją łapać, a nie wiem, czy może nie błąd, ale może to uderzenie Marka było na tyle mocne, że gdzieś tam przerwało tą obronę. Niestety piłka nie znalazła drogi do siatki. Wracamy. Drugą po kontrataku, gdy Przemysław Kita nie zdołał pokonać bramkarza z ostrego kąta. Piłkarze Widzewa zobaczyli, ile brakuje im do najlepszych, ale przede wszystkim przekonali się, że nawet z tymi najlepszymi można osiągnąć świetny wynik. I to chyba największa wartość tego spotkania. Bo skoro łodzianie są w stanie stawić czoła rewelacji Bundesligi, to co ich może zatrzymać na drodze do ekstraklasy? No to ładne podsumowanie tego fajnego, myślę, artykułu. Czy podsumowania tego spotkania. Także tak, polecamy do przeczytania. Winczu, w Nowym Ładzie przejdzie wszystko, pisze Tomek Radogosz. O polityce, Tomku, nie rozmawiam. Ja nie interesuję się polityką, ale polityka interesuje się mną. Co jeszcze piszecie? Przypominam o łapkach w górę. No tak, również przypominam o tym, żeby gdzieś tą łapkę w górę kliknąć. Was to nie kosztuje, a jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to bardzo Was o to prosimy. Jeżeli Wam się nie podoba to, co robimy, to 42 233 80 19, 42 233 80 19, to zadzwońcie, jeżeli się na Wam nie podoba i też możemy sobie o tym spokojnie podyskutować. Ja jestem otwarty na rozmowę. Jeżeli nie będziemy mieli żadnych telefonów przez jeszcze 10-15 minut, to po prostu zakończymy audycję, bo tak gadać samemu ze sobą to też nie do końca. Co jeszcze? Mateusz Dróż, dziękuję zarządowi Unionu za serdeczne przyjęcie i oprowadzenie po stadionie oraz ośrodku treningowym. Już dziś zapraszamy do Serca Łodzi na mecz rewanżowy, a mamy połączenie. Halo, Radio Widzew, cześć, kto z nami? Cześć, Krzysztof z tej strony. Cześć, Krzysztofie. Znowu dzwonią. Tylko ja się zdecydowałem, ale wracając, to ciekawie grali, nie? A w porównaniu z tymi pierwszymi dwoma sparingami, to myślę, że u nas większa determinacja w sumie, bo inny przeciwnik, tak jakby z tymi troszeczkę tak lżej było. Nie wiem, jakie masz wrażenie. Wiesz co, nie wiem, no na pewno wiesz, na pewno każdy się jakoś tam być może dodatkowo zmobilizował, bo wiesz, jest to sparing, ale jednak pokazujesz się na tle silnego, naprawdę silnego rywala, dużo lepszego piłkarsko od ciebie i pewnie, nie wiem, czy się pospinali, to jest dobre słowo, ale jakoś na pewno byli bardziej zmotywowani, za co nie można ich, myślę, winić, bo
Nie. Pewnie w głowie też inaczej do tego do spotkania przygotowujesz się, jak wiesz, że wychodzisz na siarkę Tarnobrzeg, a inaczej jak wychodzisz na Union Berlin w Berlinie, tak mi się wydaje. No i też fajnie w sumie, nie? Że taka determinacja, że pokazali, bo powiem ci, po tych dwóch pierwszych meczach kontrolnych, to tak, no wiesz, no, dziwnie to wyglądało, jak po prostu dziwne akcje przechodziły przez obronę i z tego wpadały bramki, trzy, tam dwie, a tutaj trochę inaczej. No też tak reasumując, znaczy tak podsumowując ten mecz, to dobrzy bramkarze jednak u nas, nie? Bo dużo było błędów w obronie i dużo Niemcy mogli sobie pozwolić na dużo, jeżeli chodzi o podejście pod bramę. No ale wiadomo, oni w sobotę, chyba dobrze pamiętam, w sobotę grali mecz, a my graliśmy w listopadzie mecz, no to nic dziwnego, nie? Tak. Wiesz co, no nie ma co porównywać w ogóle sparingu, no bo też wiesz, no zwróć uwagę na to. Nie ma sparingów. Na tym co... proszę? Nie ma sparingów, Finczu. Nie ma sparingów. No, nie ma sparingów. Tak, chodzi mi o to, że wiesz, no, my graliśmy na Łodziance, na sztucznej Wurhawie, a wychodzimy, wiesz, na murawę naturalną i to też inaczej, ta piłka się zachowuje, inaczej się zawodnik zachowuje, więc no, nie ma co porównywać i trzeba się cieszyć no, z tego, tak mi się wydaje, że 0-0. No tak, pozytywnie, nie? Też dało pokaz, jak wiesz, no w kreacji słabo, nie? Nie wiem, czy się zgodzisz generalnie. I tak jak zaczęliśmy coś kreować, to zaraz nam Niemaszkowie zabierali piłę i wszystko za przeproszeniem psu wiadomo gdzie. Ale w obronie tak w miarę, nie? Tak trochę się sobie radzili. Fakt, że jest bramkarzem, no ale po to jest bramkarz, nie? Żeby wybraniać, ale bez bramkarzy byłoby naprawdę, no w trójkę, tak jak ten facet to napisał, to by na pewno było. Jakby troszeczkę bramkarze się nie popisali, że tak powiem, nie? Jasne. Wiesz co, bo pojawiły się wypowiedzi, więc jeżeli masz ochotę, to zostań ja je po prostu przytoczę, a potem sobie na bieżąco będziemy mogli wspólnie skomentować. Zaczniemy od trenera Niedźwiedzia. Przy tych ciężkich treningach, które mieliśmy do tej pory, był to przyjemny przeciwnik, dający możliwość zmierzenia się z zespołem zajmującym obecnie jedno z najwyższych miejsc w Bundeslidze. Mamy dużo materiału do analizy, a dla wszystkich zawodników była to szansa sprawdzenia się na tle bardzo silnego rywala. Pierwszy raz tej zimy weszliśmy na trawę, więc widać było, że z każdą minutą zawodnicy dopiero nabierają rytm, który nas charakteryzuje. Oczywiście nie uniknęliśmy błędów, ale mieliśmy dwie, trzy dobre sytuacje, kolejne dwie, które mogliśmy rozegrać lepiej i mogliśmy się pokusić nawet o bramkę. Natomiast nie straciliśmy gola i to też jest pozytyw z tego meczu. W drugą połowę meczu weszliśmy źle. Wymienialiśmy w przerwie prawie pół drużyny i widać było, że zawodnicy, którzy weszli na boisko, potrzebują chwili, aby złapać właściwy rytm. Trochę za szybko oddawaliśmy piłkę, no powinniśmy ją bardziej poszanować. Jesteśmy w środku okresu przygotowawczego, prawie w jego najtrudniejszym momencie, więc przydałoby nam się monumenty przytrzymania piłki, aby dać sobie złapać oddech. To pierwsza część wypowiedzi trenera Niedźwiedzia. Jakiś komentarz, a za chwilę. No, że przytrzymanie piłki zdecydowanie. Tu się z facetem zgodzę, że przytrzymania piłki brakowało i tu się z nim zgadzam, no po prostu, no tak jak mówię, no co tylko mieliśmy chwilę przy nodze, to zaraz nam odbierali Niemaszkowie i był kłopot, żeby cokolwiek... I zaraz była obrona Częstochowy, nie? Także się zgodzę. Ale też to prawdę powiedział, że po prostu inny etap przygotowania, no to też jest... No i pierwszy mecz na trawie, także myślę, że bardzo, bardzo pozytywnie. No to wracamy do wypowiedzi trenera Niedźwiedzia. To cenne, że Christopher Hansen i Martin Kreuziger mogli dziś w pewien sposób poznać się z kolegami na boisku, poznać nasz model gry, ale najbardziej cieszę się, że uniknęli kontuzji. Jeszcze do przerwy wahałem się, czy wpuścić na boisko Martina, ale przez lata nie miał on żadnych kontuzji mięśniowych, więc chcieliśmy dać mu 20-25 minut przetarcia.
pozostałą część tygodnia pracy trochę zmodyfikowaliśmy, bo graliśmy na naturalnej murawie i wrócimy do Łodzi w nocy. Jutro zamiast dwóch treningów będzie jeden połączony na siłowni i na boisku, a po południu zawodnicy dostaną trochę oddechu. Myślę, że mecz z Ruchem da nam odpowiedzi na wiele różnych pytań. Będziemy pewnie dokonywać wielu roszad i zobaczymy, jak z takiego wysokiego ustawienia mentalnego drużyna przejdzie do tak zwanej szarej rzeczywistości, gdzie rywal i tak postawi wysoko poprzeczkę. Ciekawe. Znaczy, moim zdaniem Nowi bezbarwnie. Nie wiem, jakie masz odniesienie. Mhm. Bo no, niczym się nie wykazali, tak? No ale wiadomo, to pierwszy mecz, no kurczę, oni się niedawno nawet poznali z zawodnikami, a co innego mówi się właśnie o rozgrywaniu piłki, czy też współpracy z danymi takim meczu, gdzie w danych formacjach. Nie miał szansy absolutnie żadnej, żeby pokazać się Christopher Hansen. No nie miał możliwości. Więcej pewnie Martin Kreuzigler mimo krótszego okresu przebywania na boisku, ale no też jeżeli masz taką zmasowaną ofensywę przeciwko sobie, no to ciężko się, no bo co, zablokujesz gdzieś, no nie zobaczyliśmy na pewno tego rozegrania. Pewnie będziemy tu mieli okazję zaobserwować, nie wiem, już z Ruchem albo w kolejnych sparingach, czy na obozie w Turcji, zobaczymy. Nie, dobra, mamy Urfa Fischera, trenera gospodarzy. Wynik w tym meczu jest drugorzędną sprawą. Dla mnie najważniejsze było to, że moi zawodnicy wyszli na ten mecz z odpowiednim zaangażowaniem, stworzyli sobie dużo sytuacji, ale brakowało nam skutecznej finalizacji. Zawodnicy jednak biegali, pracowali na boisku i walczyli, a z tego mogę być zadowolony. I przyznam, że nie analizowaliśmy gry Widzewa w jakiś szczególny sposób, ale wiedzieliśmy, że to nie jest zespół, który gra tylko długimi podaniami, ale lubi szybkie akcje oraz wymianę podań. Oczywiście znam też Widzew jako klub, głównie z tego, że grał w latach 80. i 90. w europejskich pucharach. Jakiś komentarz do takiej wypowiedzi trenera Fischera? Nie, to raczej wszystko jasne, no co tam, nie było zbytniej analizy. Oczywiście, że gramy piłką, no to tutaj jakby się zgodzę z trenerem. Nie ma co komentować raczej jego wypowiedzi. No to mam jeszcze dwie wypowiedzi Patryka Stępińskiego. Zaczniemy. Patryk powiedział, w środku okresu przygotowawczego przydarzyła nam się okazja, by zagrać z zespołem z Bundesligi. Union jest w trakcie sezonu, my w trakcie przygotowań, ale wydaje mi się, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Graliśmy odważnie, staraliśmy się rozgrywać od bramki na tyle, na ile było to możliwe. To się uśmiecham, bo nie było to zbyt możliwe, ale nie można mieć tu absolutnie pretensji do Widzewiaków. Wiadomo, że przeciwnik stworzył więcej sytuacji, było u niego więcej jakości, ale myślę, że kilka osób oglądających spotkanie w domu mogło się uśmiechnąć, a kilka tych, którzy przewidywali wysokie zwycięstwo Unionu, mogło się zdziwić. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, to gra z lepszymi zespołami jest dla nas cenna, bo w lidze mierzymy się z tym, że to raczej do nas przyjeżdżają zespoły, które nastawiają się na nas, jak my dziś na Union. Co tydzień to my musimy dominować ligę i wygrywać większość spotkań, powiedział Patryk Stępiński. No i zgadzam się. Znaczy, fajnie, ja doceniam, znaczy, że zagraliśmy z Unionem ogólnie, ale tak trochę za wcześnie na tak mocnego przeciwnika, jak moje zdanie, ale no, raczej to nie wpłynie na przygotowanie, bo myślę, że trenerzy są u nas odpowiedzialni. Jakby fajnie by było, jakbyśmy pod koniec przygotowania mieli możliwość taką, no, ale tutaj nie ma co sterowanemu koniowi w zęby zaglądać, nie? Takie mam zdanie. No. Wtedy, wiesz, jakbyśmy pod koniec zagrali, to bardziej by był obraz tego, co może się wydarzyć w lidze, a teraz to, no, to wiadomo, to było takie przetarcie, trochę pobieganie i no, fajny mecz, ale szkoda, że jeszcze dodatkowo szkoda, że odpadliśmy z Pucharu Polski, bo ostro na puchary mogliśmy się zbierać. Taki żart. No jak z Unionem, wiesz, czwarta drużyna, no to byśmy w europejskich też poszaleli. Zobaczymy. Taki żart. Wiem, że tygodnie gra u siebie 13 lutego z Borussią Dortmund. Teraz 5 lutego z Augsburgiem, więc zobaczymy, jak te zespoły będą wyglądać na tle Unionu i będziemy mogli porównywać, że Widzew lepszy od Borussii albo od Augsburga.
Natomiast wróćmy, bo no, mamy jeszcze jedną wypowiedź. Na pewno lepsi od Mönchengladbach. No na pewno tak, na pewno lepsi od Borussii Mönchengladbach, którą Ulman opędzlował. No dosłownie 4 dni temu, 2-1. Mamy też wypowiedź już ostatnią Christophera Normana Hansena. To był mój pierwszy mecz w barwach Widzewa. Jeszcze nie do końca udawało mi się być na boisku w każdym momencie tam, gdzie powinienem być. Mhm. W całym meczu Union dłużej utrzymywał się przy piłce. My musieliśmy za nią biegać, ale wykonaliśmy dobrą pracę w defensywie. Udało się zachować czyste konto. Mieliśmy też kilka sytuacji, by zdobyć gola i nawet wygrać ten mecz, więc była to dla nas dobra lekcja. Przed wejściem na boisko trener tłumaczył mi, bym zwracał uwagę na kolegów, jak się poruszają, co robią i jak rozgrywają akcje. Co prawda porozumiewają się oni po polsku, więc jeszcze nie za dużo z tego rozumiem, ale będę starał się jak najszybciej nauczyć się podstawowych zwrotów potrzebnych mi na boisku. No to ku na pewno przyswoi szybko słowo na ku. No tak, no to jest, ale to nie tylko w języku polskim, w każdym chyba języku najłatwiej ludzie się uczą po prostu przekleństw. To myślę, że... Jako Norweg to myślę, że może nawet usłyszał, bo nie raz, bo Polaków w Norwegii mnóstwo. To prawda. Także spoko. No tak, to zgodzę się z tym, z Hansenem, że tak jeszcze nie nadążą za samą grą. Mm-hmm. No tak, no, z każdym meczem powinno być lepiej. Jakieś podsumowanie jeszcze do tego występu, powiedz, Krzychu? Nie, no wiesz, fajnie, znaczy mi się podobało na przykład, znaczy inaczej. Zastanawiam się, dlaczego Dębiński grał na obronie. To było dla mnie, czy chodzi o kadrę, czy chodzi o to, żeby zaczął grać defensywnie, czy brak kadrowe, nie wiem. Mhm. Nie myślałeś o tym, bo chociaż grał średnio i tak na alibi, ale nic dziwnego, to swojego pierwsze mecze tak naprawdę w pierwszym zespole i nic dziwnego, że grał w ten sposób. Mhm. Jest też bardzo młody, ale też podobało mi się, że na przykład jak zrobił tam pod bramką błąd i ledwo się uratowaliśmy przed stratą gola, to koledzy go tam poklepywali i jakby dodawali mu otuchy. To też fajne, nie? Bo tak widać, że team spirit jest. No tak, zdecydowanie. Tak nie wiem, powiem szczerze, też się zastanawiam, czy to szykowanie po prostu go pod tą pozycję, czy jakieś łatanie dzioł. No jest wysoki, może, ale... Wiesz, no jako środkowy pomocnik też na pewno wprowadzenie piłki ma na wyższym poziomie. Na innym poziomie, tak. Może łatwiej będzie po prostu nauczyć młodego zawodnika bronienia i gry na pozycji środkowego obrońcy, niż nauczenie bardziej doświadczonego zawodnika wyprowadzenia piłki, bo pewnych rzeczy nie nadgonisz, jak bardzo byś, chociaż bardzo byś no chciał. Raczej. To prawda. Chociaż tam Żyra fajnie wyprowadza, moim zdaniem. Nieraz to pokazywał. Także pod tym względem okej. Okay. Mm-hmm. No i co tam jeszcze? A Karasek czemu wszedł? Że słaby? Czy po prostu ten Austriak musiał zagrać? Czy co? Jak sądzisz? Nie wiem, myślę, że po prostu trener chciał dać wszystkim zagrać, a Kasper też jakoś nie dawał wielu argumentów do tego, żeby na boisku zostać, aczkolwiek nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. No, na pewno będzie miał jeszcze swoje szanse Kasper na to, żeby gdzieś powalczyć o miejsce wyżej w hierarchii trenera, jeżeli chodzi o młodzieżowców czy zawodników po prostu na jego pozycji, ale nie wiem, nie chcę tu jakichś wymyślać niestworzonych historii, po prostu nie wiem. No to prawda. No i Guzek też fajnie tam wtedy obronił, co? Tak się znalazł, kurczę, to przy tym rożnym, nie wiem, pamiętasz w pierwszej tak, półce? Tak. Był rożny, a on po prostu zapierdzielał sprintem i jeszcze wybronił, no super. To, fajna to sytuacja. Prawda. To prawda, wrócił tam jako jeden z trzech, czterech zawodników Widzewa i może nie z pustej bramki, bo ta piłka, jak sobie potem na szybko spojrzałem, to nie do końca szła światło, ale dobrze nie, się znalazł, tam, po prostu ją wybił. Ale tam był napadzior jeszcze po prawej, zaraz za Bartkiem.
Tak. Także wiesz, tutaj jakby ewidentnie była obrona, nie? Także fajnie się zachował i zaimponował mi na pewno. Trzeba się cieszyć, myślę, że z okazji do tego, że można było się pokazać na tle tak silnego rywala i no i chyba tyle, nie? Tak myślę. Że pozytywnie, no i dalej przygotowania. Takie jest moje zdanie. No tak, już w piątek sparing z ruchem Chorzów. Nie wiem, jakim składem zagramy. No troszeczkę były, niektórzy zagrali połówkę tylko, także może to o to chodziło, a zobaczymy, nie? No wiesz, jak masz szansę zagrać z takim rywalem, nie jest to mecz punktu, to grasz i dajesz szansę, wiesz, zagrać wszystkim, których ze sobą zabrałeś, a przecież trener Niedźwiedź dosłownie wszystkich na to boisko wpuścił, wliczając w to czy Chwałowskiego, czy Kamila Machałka, więc no, Dawida wygląda. Owczarka, więc wiesz, no, musisz po prostu dać szansę zagrać wszystkim i tyle. No, no. Dobra, Wilczu. Jego wieczoru. Jeszcze się słyszymy. Cześć. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć. To tyle, jeżeli chodzi o kolejnego słuchacza, rozmówcę. Jeszcze dosłownie 3 minutki, jeżeli macie ochotę. 42 233 80 19 42 233 80 19 i kończymy tą nierówną walkę. Spoglądam sobie jeszcze na czat. Cóż to pisaliście o wypowiedzi prezesa Drużdża, już ją cytowałem, więc nie będziemy powtarzać. Dawać już tą ligę, przecież ta przerwa zimowa jest stanowczo za długa, pisze Tomek. Też się wydaje, że moglibyśmy grać zdecydowanie szybciej i tym samym więcej tych spotkań, ale oczywiście no, my możemy sobie tylko o tym porozmawiać. Marek, niby sąsiad, niby blisko, ale u nich tylko na święta przerwa, u nas trzy miesiące. No tak, to już właśnie o tym mówiliśmy. Radek Kopalczyk, Gołębiowski dzisiaj dramatycznie słabo, on się w ogóle nie rozwija, ten chłopak. Ogólnie to latanie za piłką, dzisiaj ten mecz szarpał, czasem kita i mecz do zapomnienia. Czy do zapomnienia? Nie. Ja myślę, że pewnie będziemy gdzieś tam sobie jeszcze się emocjonować nim przez jakieś kilka najbliższych dni. Oczywiście no nie będzie to jakiś mecz, który zapadnie, zapisze się jakoś bardzo w historii Widzewa, ale na pewno bardzo fajne doświadczenie. Nie sądzę, żeby to był jeden z tych meczy, które się rozegrało i potem się o nich zapomina. Pewnie gdzieś tam będziemy go sobie wspominać, bo to jednak nie jest codzienność, żeby klub z drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce grał sparring z czwartą siłą Bundesligi, i to nie z juniorami młodszymi tego klubu, tylko z zawodnikami, którzy na co dzień występują w większym czy mniejszym wymiarze czasowym na boiskach Bundesligi, którzy 4 dni temu wygrywają swój mecz w Bundeslidze, ich, jak naliczył Kuba Białek, było bodaj 6 w wyjściowym składzie, więc no nie sądzę, żeby to było coś, co jakoś się szybko zapomni. Co jeszcze? Latać też trzeba umieć. Unia Racibórz nie umie. No tak, no Unia Racibórz przegrała. Takie porównanie z GKS-em Jastrzębie dzisiaj 12-0. Takie porównanie Unii do Unionu. Dobra, myślę, że będziemy już kończyć, bo telefonów w większym wymiarze brak. Trochę powiem szczerze, liczyłem, że być może ktoś zadzwoni i tak już pod koniec audycji będzie chciał się delikatnie może posprzeczać czy podyskutować na tematy różne. Tak to sobie powiedzmy, ale nie było takich telefonów. Okej. W tą stronę też jestem przygotowany. Nie będziemy przedłużać, bo wypowiedzi wszystkie już przetoczyliśmy. Telefony się już tak naprawdę gdzieś wyczerpały, pewnie im bliżej ligi, a już widzę to w ogóle, będą rozgrywki tak jak zwykle wypełnione waszymi wypowiedziami. Dzisiaj przypomnijmy, zremisował spotkanie towarzyskie z Unionem Berlin 0-0, za chwilę sobie podsumujemy, a
Spójrzmy jeszcze tylko na to, co jutro w ramówce, bo troszkę nam się ta ramówka pozmieniała i ewoluowała w trakcie tygodnia. Standardowo w czwartek zawsze przecież menadżeria, a tu mała zmiana planów. Menadżeri w tym tygodniu nie oświadczymy. Najważniejszy był ten sparing jednak rozgrywany w dniu dzisiejszym. Jutro sekcja widzewska od godziny 19, Adam Sadowiak do 20, a od 20 tradycyjnie, może nie tradycyjnie, bo przecież grill zawsze w środę, a to jutro zmiana, jutro grill o godzinie 20 w czwartek. Michał Nowak, Mariusz Kluczyński, już teraz Was serdecznie zapraszamy. Jutro spodziewajcie się na pewno pojawienia się tradycyjnej ankiety dotyczącej tematu jutrzejszego grilla. Aż sam jestem ciekawy, o czym też panowie rozmawiać będą. Myślę, że na pewno nie unikną również rozmów na temat dzisiejszego sparingu. A przypomnijmy, Widzew nieoczekiwanie remisuje 0-0 z Unionem Berlin. Mecz rozgrywany towarzysko w Berlinie na zaproszenie Unionu. Jest akcja, jest reakcja. Widzew pojechał i może nie zdobył, ale na pewno nie stracił. Remis 0-0 w meczu towarzyskim. Najbliższe spotkanie towarzyskie Widzewiaków rozgrywane będzie już w piątek na boiskach Łodzianki. Widzewiacy podejmą w meczu towarzyskim, ale meczu przyjaźni Ruch Chorzów. Tymczasem kończymy już. Ja dziękuję za to, że byliście z nami. Przepraszamy za te małe problemy techniczne, które były niezależne od nas, bo wszyscy gdzieś cierpieli, jeżeli chodzi o brak internetu w Berlinie na stadionie Unionu. Ale daliśmy, myślę radę. Dzięki, że byliście z nami. Przypominamy oczywiście o łapkach w górę, o subskrypcjach, o Patronite. Słyszymy się z Wami już jutro. A na ten moment to wszystko. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.